Ja też rzuciłem twojego linka do LinkedIna, bo będzie szybciej i jakby dla pozostałych Super. wcześniej wrzucałem też plik rozwój. Możesz sobie go przeklikać i dać swoim ludziom. O, super, dziękuję. Dobra, no to co, mamy przedstawionych chyba wszystkich, to możemy oprócz Miszy, to możemy przejść do przedstawienia Miszy, a potem zacząć oficjalnie. Super, to ja krótko się przedstawię. Jestem Misza, jestem programistką full stack, głównie PHP, React. No i myślę, że możemy zacząć w takim razie. Jestem przede wszystkim też organizatorką Women in Technology Poland. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie kobiet skupionych wokół IT i nowych technologii. Naszą misją jest wzajemne wsparcie, dzielenie się doświadczeniami oraz zwiększanie udziału kobiet w świecie IT. Na co dzień organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie jak konferencje, warsztaty czy meetupy, na których mamy okazję wzajemnie się poznać oraz podzielić wiedzą. Jednym z naszych głównych projektów jest program mentoringowy Tech Leaders, który organizowany jest co roku, zazwyczaj na początku roku. I aktualnie trwa już 7. edycja Tech Leaders. Jest to program, podczas którego przez 4 miesiące mentor ma okazję współpracować z mentee nad wspólnie zdefiniowanym celem. Już kolejny rok mentorzy zdecydowali się też podzielić swoją wiedzą także z innymi, w tym z Wami, i zorganizować wspólnie cykl Mentors for People. Przez najbliższe tygodnie będziemy mieć okazję posłuchać mentorów i ich prezentacji lub wziąć udział w warsztatach na dany temat. Dziś w ramach tego cyklu Bartłomiej Świstak-Piotrowski, konsultant strategii w biznesie, pokaże nam, jak budować karierę i podejmować decyzje. Oddaję głos Bartkowi. Wspaniale, witajcie wszyscy. Dzisiaj będzie trochę o narzędziu do podejmowania decyzji, wspierającym również podejmowanie decyzji w IT. Mieliśmy przed taką krótką pogadankę, kto jest kto, więc teraz będzie już łatwiej w razie czego zadać pytania. Będą takie generalnie dwie części dzisiejszego spotkania. Pierwsza część będzie polegać na tym, że ja bardziej będę mówił, można będzie mi zadawać owszem pytania, natomiast będzie to bardziej część taka wykładowa, która potrwa około 10 do 30 minut, trochę zależy ile wyjdzie i czy będą jakieś pytania jakby stricte takie ala wykładowe. No i następnie będzie część taka około 90-minutowa, gdzie będę miał nadzieję, że Wam uda się jakby zrobić Waszą wersję tego narzędzia. Jeżeli chodzi o takie pytania, które będę miał do Was pod koniec, no to na co możecie zwracać uwagę, to jakie pytania jeszcze byście dodały do tego narzędzia, co byście zmodyfikowały, więc jakby chętnie pod koniec też wysłucham propozycji modyfikacji narzędzia, ponieważ jestem cały czas na to otwarty. Dobrze, ja bym teraz udostępnił mój ekran i zapytał Was, czy widać... Powinno być widać. Wspaniale, widzę kiwnięcia głową, więc widać. Teraz jak to będzie działać? Ja będę omawiał tabelkę w Google Excelu, która wspiera jakby wybór ścieżek kariery. Link do tej tabelki już wrzucam Wam na czacie. Teraz każdy z Was może sobie ten link kliknąć i poprosić o dostęp. Ja zaraz będę ją omawiał. Najpierw omówię, jak powstała ta tabelka. W tak zwanym międzyczasie Wy będziecie klikać na link, dzięki temu ja dostanę prośbę o dostęp i jakby przy wstępie omawiania tej tabelki zbiorę wszystkie prośby od Was, a równocześnie omówię, jak powstała ta tabelka i po co powstała ta tabelka. Tak więc krótko i na temat, dwie prośby już widzę, że spłynęły. Ta tabelka powstała w takim momencie, kiedy w marcu zeszłego roku zbiegły się ze sobą trzy rzeczy. Pierwsza z nich to mój kolega Kamil zadał mi pytanie: ej Świstak, czy ty byłbyś w stanie robić jedną rzecz? Ja mu powiedziałem, a przynajmniej chciałem powiedzieć, stary, to niemożliwe, wiesz, ja robię dużo rzeczy naraz, to u mnie nie zadziała. Natomiast już brałem wdech, żeby to powiedzieć, natomiast on nie dał mi takiej możliwości powiedzieć mojego standardowego tekstu, że przecież ja robię dużo rzeczy naraz, to się nie wydarzy. No i wówczas dopowiedział drugą część zadania, która brzmiała mniej więcej tak.
Ale czy ty zrobiłeś na tą swoją, wiesz, magiczną tabelkę jakąś? Bo tak niektórzy na ciebie wołają pan tabelka, więc czy ty to przeanalizowałeś tak, wiesz, po swojemu? I wtedy ja tak ugrzęzłem w tym wdechu i nie odpowiedziałem mu na to pytanie. Powiedziałem tak, spuściłem powietrze i tak powiedziałem, co, no, w sumie to nie. Więc to był pierwszy powód. Drugi był powód taki, że od jakiegoś czasu pracowałem z ludźmi z różnych branż, w tym tak naprawdę w dużej mierze z branży IT. Dlaczego z branży IT? Bo branża IT stać na moje usługi, więc jakby stąd pracowałem z menadżerami z branży IT. No i jakby część z nich zastanawiała się, co dalej. Te pytania jakby sprowadzały się do tego, czy zostać w danej firmie, czy zmienić, jakby zrobić sobie rekrutację wewnętrzną w swojej własnej firmie, czyli przejść z jednego stanowiska na inne stanowisko, czy zabiegać o awans, czy nie zabiegać o awans, czy przejść na podobne stanowisko w innej firmie. Tego typu pytania jakby dość sporo osób miało i razem z nimi zawsze indywidualnie od zera tworzyłem tabelki, a po jakimś czasie jakby pytając się jednej osoby, czy mogę jej użyć jako bazy dla innej, zwykle dostawałem odpowiedź tak, no to jakby dostawałem odpowiedź tak, jasne. No i jakby zacząłem pracować na pewnego rodzaju wypracowanym materiale z klientami, no i jakby w którymś momencie uznałem, całkiem już tego dużo przerobiłem, może dałoby się zrobić z tego jakąś bazę i nie za każdym razem z klientem od zera wypracowywać pytania. No i trzeci powód był taki, że w marcu zeszłego roku razem z żoną ustaliliśmy, że ona jakby rezygnuje z etatu, jakby mamy małe dziecko i jakby chcemy się skupić. Wspólne ustalenie było takie, że ona chce się skupić na wychowaniu, na przebywaniu z tym dzieckiem, że jakby czas na życie zawodowe może trochę później. No i w związku z tym takie trzy powody się zbiegły. Wszyscy, którzy poprosili mnie o dostęp, powinni mieć dostęp, więc jeżeli ktoś nie ma dostępu, proszę o napisanie na czacie. Każdy z Was powinien mieć dostęp do tej tabelki z możliwością komentowania, bez możliwości edycji. Tak powinno być. Dobrze, więc teraz już wiecie, jak powstała ta tabelka. No i potem zacząłem ją modyfikować, stworzyłem pierwszą wersję, jest tam podpisana starsza wersja 1.1. Ta starsza wersja została dopracowana od razu z moim nieformalnym wspólnikiem Michałem Stolarczykiem. Usunęliśmy trochę zdublowanych pytań. No i jakby nie tak dawno temu, tak 3 miesiące temu stworzyłem wersję 1.2 i to jest ta wersja, którą teraz widzicie. To jest narzędzie, które jakby służy do podejmowania decyzji po odpowiedniej modyfikacji. Jeżeli ktoś chce skopiować narzędzie 1.1 i jakby użyć go 1.1, no to musiała być to osoba, która jest bardzo podobna do mnie, żeby jej to zadziałało w wersji 1.1. Należy zmodyfikować te pytania. Teraz będę tłumaczył kolumnami, przechodząc każdą kolumnę po kolumnie, jak działa to narzędzie. To jest jakby główne mięso wykładowe dzisiejszego wykładu, więc teraz należy pozostać najbardziej skupionym, jeżeli chodzi o ten moment. To jest najgorszy moment na sprawdzanie maili, na sprawdzanie Facebooka, TikToka i innych rzeczy przy okazji. Oczywiście nikomu nie zabronię tego robić. Wiem, że część z Was na pewno dalej wierzy w mit o podzielności uwagi. Możecie sobie wpisać w Google mit o podzielności uwagi i poczytać sobie o switchingu zamiast o podzielności uwagi. Istnieje coś takiego jak szybko przerzutność, a podzielność uwagi jest mitem. Więc wierzę, że część z Was może jest szybko przerzutna, ale tu odradzam szybko przerzutność. W trakcie można mi zadawać pytania, pomimo tego, że sama tabelka wydaje się być raczej zrozumiałym narzędziem, to mogą być rzeczy, które będą Was nurtować. Będę to opowiadał kolumnami, tłumacząc jakby, jak to działa i skąd się to wziął. Zacznę od kolumny A i na niej skończę, potem wracając. Cały czas można przerywać i zadawać mi pytania. Może zanim jeszcze kolumna A. Możecie już zacząć pracę dla tych, którzy są narwani czy narwane. Można sobie zrobić plik, utwórz kopię i tworzycie swoją kopię i na tejże kopii już eksperymentujecie. Taką kopię można tworzyć bez końca, w sensie, że wiele razy można stworzyć taką kopię, więc teraz możecie sobie stworzyć kopię na teraz, żeby sobie ją powybuchać w trakcie tego, jak będę mówił, a potem zaraz utworzyć następną kopię. Wystarczy tu kliknąć utwórz kopię, jest utworzona kopia, wtedy ona ma nazwę kopia świstakowej ścieżki kariery. Jeżeli chcecie mieć właściwą nazwę, no to zamiast kopia piszecie tutaj, nie, swoje inicjały i tak dalej.
Od razu uprzedzam, dostęp do tejże kopii macie tylko i wyłącznie wy. Ja nie mam dostępu do kopii, więc jak tworzycie sobie kopię, to macie do niej dostęp tylko wy. Przypominam, możecie też również ten plik udostępniać dalej, natomiast miło by było, gdybyście pamiętali, kto jest twórcą i to ewentualnie jakby przypominali, dziejąc się dalej tym materiałem. Teraz wracam do tłumaczenia samej jakby już tabelki. Kolumna A zawiera tutaj taką legendę w wierszu pierwszym, później już nie będę omawiał wierszy, więc jakby to, co teraz tłumaczę, jakby tłumacząc kolumny, to jest w zasadzie wiersz drugi. W związku z tym to, co wpisujemy w pierwszej kolejności w kolumnie A, to jest projekt lub potencjalna ścieżka. Ja sobie wpisałem łącznie 27 rzeczy, później je oznaczyłem kolorami, będę to tłumaczył na końcu te kolory, jak wrócę do kolumny A. Natomiast idea jest taka, żeby w kolumnie A wpisać wszystko, co chcecie robić w swoim życiu. Wszystko, co was interesuje, pociąga, jesteście tym zainteresowani, zainteresowane i jakby chodzi o to, żeby sobie to wpisać. Jeśli macie 30 takich rzeczy, super. Jeśli macie 3, też super. Warto również dla porównania wpisać te rzeczy, które robiliście, albo, ale już nie wiecie, że nie chcecie robić. Tutaj podam przykład, ponieważ jakby znany też Konradowi, ja nie chcę teraz robić ponownie teamu. Mam wrażenie, że tam parę rzeczy zrobiłem, popełniłem parę błędów, jestem wypalony zawodowo w tym temacie, wiem, że do tego tematu nie chcę teraz wracać, nie? Więc jakby wpisanie jednego projektu, na którego obecnie nie macie ochoty, w celu skali porównawczej, żeby sobie zobaczyć, aha, tu jest projekt, który lubię, aha, a tu jest projekt, którego w tym momencie nie lubię, daje jakby skalę porównawczą. Więc to jest bardzo istotne, żeby jeden taki projekt przynajmniej sobie wpisać, czyli na przykład dwa, trzy, które lubicie, jeden, który nie lubicie. Jeżeli ktoś się zastanawia, no dobra, ale ja nie jestem pewien, mam tylko ten zawód, który teraz robię, nad drugim się zastanawiam, no i nie mam więcej, a chciałbym wpisać więcej. Skąd mam wiedzieć, co mam wpisać? Uwaga, przychodzi tutaj w pomocy mapa karier. Generalnie jest tutaj taka możliwość uzupełnienia ścieżki poprzez test. W ogóle to jest turbo fajna strona. Natomiast to, co jest fundamentalnie ważne na tej stronie internetowej, do której wam od razu wkleję link na czacie, turbo fajne jest to, że na tej stronie internetowej jest 680 zawodów. Nawet doradcy zawodowi z dużym prawdopodobieństwem nie mają pojęcia o tym, ile tutaj jest zawodów. No i tych zawodów jest mnóstwo. Jest na przykład nowy zawód, mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej świeckiej, albo kompozytor, albo główny technolog, albo ładowacz nieczystości płynnych. Hardcore. I tak dalej. No i teraz jakby tych zawodów jest 680. Można sobie zmienić płeć, jeśli ktoś woli patrzeć na kobiety, albo jeżeli ktoś woli patrzeć na mężczyzn, można sobie tutaj jakby to zmienić, więc feminatywy, dobrze, jeżeli mówię, są również te feminatywy są uwzględnione. Czyli jest również ładowaczka nieczystości płynnych, główna technolożka, czy mistrzyni świeckiej ceremonii pogrzebowej. No i teraz moja sugestia jest taka, żeby po nazwach, jeżeli chodzi o zadanie, jeżeli ktoś nie czuje się pewny, co wybrać, jest tu łącznie 43 takie strony, sugeruję po samych nazwach, bez otwierania ich, wybrać przynajmniej 30 takich zawodów. Po wybraniu 30 przeczytać sobie o nich. One mają generalnie krótkie opisy. No jest na przykład tam mistrzyni świeckiej ceremonii pogrzebowej. Jest dlaczego lubię ten zawód, czym się zajmuję, co powinnam umieć, jakie są ważne kompetencje, specyfika pracy i tak dalej. Są też przedmioty szkolne podane, które jakby mogą być użyteczne i tak dalej. Więc wystarczy natomiast przeczytać tylko ten główny opis zawodu. Można również włączyć lektora, czyli nawet jadąc autem można sobie to odsłuchać, więc jest to wygodne. W ten sposób odsłuchujemy 30 zawodów i z nich wybieramy od 3 do 7, które wpiszemy w kolumnie A. Na przykład jeżeli komuś tam mistrzyni świeckiej ceremonii pogrzebowej się spodoba, no to można wpisać to jako zawód marzeń. W ten sposób do 2-3 rzeczy, które mamy, mogą dojść takie, których nie mamy pojęcia. Dzięki temu spenetrujemy sobie możliwości, o których nie mieliśmy pojęcia. Równocześnie przeznaczenie na to czasu, pomimo tego, że wydaje się, że 680 zawodów to jest całkiem sporo,
to tak naprawdę to nadal jest turbo krótki czas. Dlaczego? Dlatego, że zejdzie na to kilka godzin, a tak naprawdę to jest narzędzie, które posłuży do podejmowania fundamentalnej życiowej decyzji, kim chce być, nie? Więc jakby przeznaczenie kilku godzin na to, żeby zobaczyć, jakie zawody istnieją, wydaje się być relatywnie niewielkim wysiłkiem do tak ważnej decyzji. I szybkim tak naprawdę. No bo znalezienie 30 z 680, o, już jeden zawodów jakiś został dołożony, no to wydaje się być bardzo łatwym zadaniem. Natomiast część z Was może powiedzieć, fajne, fajne, ale ja, mi się marzą innowacje. Ja to takie standardowe zawody to niekoniecznie. Okej, okay, mamy na to drugą odpowiedź. Jest też takiego jak InFuture Institute, to jest jakby tworzone między innymi przez Hatalską, która jest najlepszą polską futurolożką z dużym zacięciem do naukowości i od 5 lat tworzy coś takiego jak mapę trendów, link do tego już macie na czacie. I tutaj jakby można poprosić o dostęp, z tego co pamiętam, nieodpłatnie, po prostu zostawiając maila. I tu można się dowiedzieć dość sporo o innych rzeczach, które jakby są. Jest na przykład neoplastik albo świadomy konsumpcjonizm, czysta energia, normalizacja seksualności, umocnienie kobiet, resity, hiperpersonalizacja, zalpcha i tak dalej. Część z nich być może kojarzycie z lektur, a część prawdopodobnie jest Wam kompletnie nieznana, tak jak i mi. Jest na przykład e-commerce i tym podobne, zamiast e-commerce. No i jakby można sobie o tym poczytać i znowu nie ma przypuszczalnie potrzeby iść tak turbo w innowacje, ale jakby z tych wszystkich z kolei sugerowałbym wybrać jedną czy dwie, maksymalnie trzy działki, które Was zainteresują, po to, żeby rozważyć w swoich ścieżkach kariery coś takiego kosmicznie odjechanego, coś, co Was zainteresuje, a być może będzie inwestycją w przyszłość. Macie szansę relatywnie łatwo stać się jednym z pierwszych ekspertów w danym temacie. Tak? Więc stąd, z tych dwóch źródeł, czyli z głowy i z serduszka, wyciągamy rzeczy do kolumny A, dodajemy 30 rzeczy z mapy karier, i od jednej do trzech rzeczy dodajemy z mapy trendów stworzonej przez Hatalską. W ten sposób zapełnia nam się kolumna A. Ok, teraz przechodzę do tłumaczenia jakby bardziej szczegółowego. Cała jakby tabelka ma włączone formatowanie warunkowe i większość pytań polega na ocenianiu w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest petarda, a 1 to jest tragedia. No i w ten sposób można jakby stworzyć swoje jakby taką liczbowe porównanie różnych projektów. I jakby te pytania, które ocenimy jako najlepsze, sugeruję, żeby to było maksymalnie 1/3 pytań, o, Krzysztof do nas dołączył, to żeby te pytania były ocenione jakby suma top. Mamy tutaj w komórce po prostu proste sumowanie. W moim wypadku to jest 8 albo 9 pytań. Same wybieracie, które to będą pytania za topowe. Dlaczego? Bo chodzi o to, że może być istnieje duża grupa pytań, która jest dla Was istotna, ale tylko trochę i chcecie się skupić na tych najważniejszych. I mogą być tutaj jakby pewnego rodzaju wahnięcia. Dla przykładu w projekcie numer 7 Społeczność Świstakowych Klientów Online. Owszem, suma top ma 59 punktów. Proszę o kogoś o wyciszenie, bo od kogoś poszedł dźwięk, ale nie wiem od kogo. Suma top jest 59, ale suma całkowita już jest 179, co jest wyraźnym wahnięciem od pozostałych tutaj jakby ocen. Tak samo można zobaczyć inne wahnięcia, dzięki temu, że jest tu włączone proste formatowanie warunkowe. Teraz 2 minuty tłumaczenia technicznego dla osób, które będą zainteresowane. Klikniemy na kolumnę B, klikniemy formatuj, klikniemy formatowanie warunkowe, to można tutaj dodać następną regułę i jakby jak dodajemy następną regułę, to wybieramy skalę kolorów. Ja teraz tego nie wybieram po to, żeby nie dublować formatowania warunkowego.
I ta skala kolorów bardzo prosto działa. Po prostu jest wartość minimalna, w tym wypadku zaznaczam ją na biało, żeby nie mieszać, a wartość maksymalną można oznaczyć jakimś kolorem. Tutaj na chwileczkę zmieniłem na czerwony, zaraz tam do anuluj. Dzięki temu bardzo łatwo widać jakby wahnięcia kolorów, gdzie biała jest tak naprawdę 33, a czerwona jest 73. Dzięki temu bardzo łatwo widać wszystko. Całe takie formatowanie warunkowe jest włączone na całym wykresie w potwórny mniej więcej sposób. Pierwszy sposób to jest skala kolorów w kolumnie B, skala kolorów w kolumnie C, skala kolorów w kolumnie H i dalej, bo można sobie zaznaczyć po prostu wiele kolumn naraz i jakby we wszystkich włączyć formatowanie od 10. I tutaj jakby ono działa tak, że 10 jest generalnie najmocniejszej, jeden jest najsłabsze. No i oprócz tego jest formatowanie warunkowe tutaj powłączane, gdzie słowo tak jest podkreślane na jakby kolor turkusowy. Koniec tłumaczenia takiego powiedzmy excelowskiego. Wracam do tłumaczenia głównej części tabelki. Więc suma topowa to jest prosta suma tych pytań, które oceniamy za ważne. Z kolei w kolumnie C mamy sumę wszystkich pytań. OK. Teraz, zanim przejdziemy do pytań, których będziemy oceniać od 10 do 1, jest pewna pula pytań, które mogą służyć do tego, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie miał nadmiar projektów do oceny, żeby je odrzucić na początkowym etapie. Co to oznacza? Kolumna D, E, F i G to są pytania, które zaczynają się od czy i one nie służą do oceny liczbowej, ale do oceny generalnie tak nie. I tak dla przykładu, jak tworzyłem tą tabelkę, jakby jednym z głównych moich pytań było, czy to może być główny projekt finansowy. Chodzi o to, żeby ocenić te projekty, ponieważ dobrze jest mieć jeden, przynajmniej jeden główny projekt finansowy, który pozwala nam się utrzymywać. No i teraz te projekty, które mają odpowiedź tak, no to jeden z tych, które mają odpowiedź tak, muszę wybrać, tak? Po to, żeby się móc utrzymać. Stąd to jest dla mnie fundamentalnie ważne pytanie i ono akurat może się powielić również u Was. Kolejne pytania już wymagają jakby tego, żeby wprowadzić to, co jest dla Was ważne. Tak dla przykładu. Mi się generalnie nie chce, jeżeli ja robię tylko i wyłącznie dla siebie. I bardziej mi się chce wtedy, kiedy mam zespół. Stąd pytanie, czy jest żywy zespół w projekcie, no bo czasem był i już się zbył, a czasem jeszcze nie powstał, jest dla mnie fundamentalnie ważnym pytaniem. I w niektórych jakby projektach ta odpowiedź jest tak, w innych nie. Pytanie takie ogólne, jakby dające rzut oka na całość, czy coś się dzieje w projekcie. To chodzi o to, czy projekt jest zamrożony, czy coś się działo, czy nie. No i ostatnie pytanie, ze względu na to, że w niektórych projektach jestem wypalony zawodowo, to jest pytanie wykluczające, czy jestem blisko wypalenia zawodowego. No i jakby w dwóch pytaniach mam odpowiedź, że tak, jakby jestem wypalony generalnie zawodowo. Cały czas możecie przerywać i zadawać mi pytania. Te cztery pytania u Was mogą być zupełnie inne. Jak skończę omawiać jakby kolumny, nie będę omawiał wszystkich spokojnie, to jakby powiem Wam, jak to się robi, w jakiej kolejności. Teraz zaczynają się już pytania topowe. To, co oznacza, że jakby kolejność też ma znaczenie. Czyli pytanie H jest dla mnie ważniejsze niż I. Pytanie I jest ważniejsze niż J i tak dalej. Nie ma co mówić dalej. Teraz omówię trzy pierwsze pytania po to, żeby tylko był przykład. Jak pierwsze pytanie, które jest dla mnie kluczowe, jak bardzo czuję, że ten projekt realizuje mój cel, służyć innym ludziom z troską o siebie. A inaczej rzecz mówiąc, pytam tutaj o sens tego działania. Czy czuję sens tego działania? Drugie pytanie, jak bardzo mam ochotę to robić, jak bardzo mnie to kręci? I trzecie, czy to zajęcie może być w 100% online'owe, ponieważ wolę wybierać takie zawody, które będzie można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ chciałbym mieć możliwość bycia digital nomad. I tak dalej. I są różne pytania, które jakby są kolejne. Nie będę omawiał ich wszystkich, może jeszcze omówię jedno po to, żeby podać Wam przykład, który jest zależny od tego, gdzie jesteście. Teraz dla przykładu pytanie K, które brzmi, jak dobry jestem w danym temacie, to nie jest pytanie, które w mojej ocenie powinien zadawać sobie ktoś na stanowisko juniorskim, ktoś, kto zaczyna. Dlaczego? No bo z dużym prawdopodobieństwem w wielu pytaniach będzie miał tam niskie noty. Wówczas, jeżeli ktoś ma stanowisko juniorskie, to powinien, albo jakby zaczyna drogę, ścieżkę zawodową, to powinien inne rzeczy, inne pytania tutaj dać bliżej przodu. W związku z tym to nie jest tak, że można sobie skopiować moją tabelkę i jeden do jeden użyć.
bo to zależy od tego, w jakim momencie na przykład kariery ktoś jest. Jak ktoś zaczyna, to użycie tej tabelki w pytaniu K może być deprymujące, no bo ktoś zaczyna, to wszędzie może sobie zaznaczyć 2, 1, no 4 w porywach, no bo dopiero zaczyna, więc to jest naturalne, że nie ma wysokich kompetencji w danym temacie. No i jakby te pytania, jakby jest ich dużo. Ja mam około 8, które jest w topie. Potem są kolejne pytania, które jakby są zadane. Od kolumny AK mam dodatkowe pytania, które ja sobie nie zadałem, bo uważam, że albo są zadane, albo mnie nie dotyczą, albo są już dla mnie za mało ważne. Z nich też można skorzystać. Teraz, w jaki sposób modyfikujemy daną tabelkę? Dalej tłumaczę na podstawie wierszy. To, co robimy, no to kasujemy sobie całą kolumnę A od wiersza trzeciego i tu wpisujemy swoje projekty, czyli po prostu tu jest wtedy delayed i wpisujecie swoje rzeczy. Sumy nie trzeba zmieniać, top, sumy top nie trzeba zmieniać do czasu ułożenia pytań, sumy też nie trzeba zmieniać. No i następnie zaczynamy modyfikować pytania. W jaki sposób modyfikujemy pytania? No, takimi lecimy cały czas wierszem drugi. Pierwsze, co robimy, jak mamy wiersz drugi, to jakby zaznaczamy sobie te pytania, które czujemy, że zupełnie nie są nasze i możemy sobie je kasować. Na przykład, czy jest żywy zespół w projekcie? Nie dotyczy mnie, to nie jest moja motywacja, ja w sumie wolę pracować solo, więc to pytanie mi nie dotyczy. A z drugiej strony możemy zaznaczać sobie na przykład jakimś kolorem te pytania, które czujemy, że one są całkiem fajne, ale muszę jeszcze sobie je dopasować pode mnie. Na przykład, czy coś się dzieje w projekcie. Nie? Bardziej jakby to jest za mnie za mało. Jakby potrzebuję wiedzieć, czy projekt się rozpoczął, czy tam są ludzie i tak dalej. Nie? I jakby w ten sposób przechodzimy całą tabelkę, czyli kasujemy wszystkie jakby pytania, które czujemy, że nie są nasze, a na żółto zaznaczamy te pytania, które są w miarę, ale chcemy je zmodyfikować. Następnie, jak już sobie przejdziemy całą tabelkę w ten sposób, tam do końca, kasując wszystko, co jest niepotrzebne i modyfikując to, co jest potrzebne, dodatkowo robimy tak, że zadajemy nowe pytania, które nas w szczególności dotyczą, zarówno z kategorii 3, jak i z kategorii pytań topowych. Zakładając, że na przykład ktoś wierzy w jakąś religię, no to czy jest to spójne z moją religią? Na przykład, nie? No i wtedy takie pytanie można sobie tutaj zostawić. Czyli jakby robimy to tak, że wiersz drugi, kasujemy niepotrzebne, zaznaczamy te, które modyfikujemy je, a następnie dodajemy te pytania, które są stricte nasze, a nie były uwzględnione. Jeżeli zastanawiacie się, jak stworzyć te pytania, ponieważ macie jakby wyzwanie w związku ze zdefiniowaniem tego, co jest dla was ważne, to można sobie wpisać w Google po prostu wartości i jakby jest coś takiego jak mapa wartości, link do pierwszej lepszej mapy wam wrzucam i w ten sposób można się zastanowić, czy te wartości, które tu są wasze, w ten sposób zmodyfikować te pytania. Na przykład dla kogoś jest fundamentalnie ważna w miejscu pracy również autentyczność. No jakby można sobie zadać pytanie, czy czuję, że zespół, w którym pracuję, jest autentyczny? Albo czy czuję się akceptowany w miejscu pracy, albo czy czuję się bezpiecznie w miejscu pracy. Więc jakby te wszystkie pytania, które będziecie czuły czy czuli, że przemawiają do was, można sobie dodać. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak, można skorzystać z gotowej listy wartości. Następnie, po tym jak już mamy to wpisane, czyli mamy stworzoną kolumnę A, mamy wszystkie pytania zrobione, układamy je w odpowiedniej kolejności. To nie jest trudne, wystarczy chwycić kolumnę i ją przesunąć o kawałeczek. Tak, można sobie ją przesunąć dowolne miejsce. Więc układamy jakby pytania we właściwej kolejności. Po poukładaniu pytań we właściwej kolejności jest takie lekko trudne pytanie, gdzie postawić granicę. Ja postawiłem na pytaniu O, ale pytanie P już jest tak na granicy. Już trochę bym chciał, żeby było w topie, a trochę nie. No ale no, gdzieś trzeba tą granicę postawić. I jedyna taka, powiedzmy, matematyczna formuła, którą tu zmieniamy, no to zmieniamy tutaj, jak klikniemy sobie na komórkę na przykład B3, to sobie zmieniamy jakby do kiedy są pytania topowe. Bardzo prosto, na przykład zmieniając zamiast O dajemy sobie literkę P, czyli zamiast od H3 do O3 zmieniamy od H3 do P3. I potem przeciągamy poprzez kliknięcie jakby na całość na dół. No i w zasadzie
Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak używać tej tabelki, jak ona działa, wydaje się, że to wszystko. Teraz duża część osób po wyjaśnieniu tej tabelki reaguje tak, ale jak to? To takie proste? To przecież dlaczego ktoś tego nie zrobił wcześniej? Dlaczego nie uczą tego w szkole i w ogóle? No tak, relatywnie jest to proste. Z drugiej strony większość ludzi nie miała przestrzeni, żeby przeznaczyć jeden czy dwa dni nad tym, żeby sobie na to posączyć, przejść przez tą mapę karier, przez Hatalską, zrobić sobie taką tabelkę i tak dalej. No i to w mojej ocenie jest rzecz, którą warto zrobić, bo przeznaczając jeden, dwa dni można podjąć fundamentalnie ważne decyzje. Teraz można się zadać pytanie, no dobra, ale ja pracuję w jednej firmie i nie chcę jej zmieniać. Spoko, można użyć tej tabelki dalej do tej jednej firmy i zamiast osobnych projektów, gdzie będziesz pracować gdzieś indziej, możesz pisać wewnętrzne projekty wewnątrzfirmowe, gdzie no, wpiszesz te rzeczy w swojej organizacji. Czyli na przykład, jeżeli ktoś z Was prowadzi firmę, można sobie wpisać projekty firmowe i jakby tak zmodyfikować, tak od zera stworzyć pytania, że będziecie oceniać, czy ten projekt w Waszej firmie, ten wewnętrzny startup czy coś, jakby będzie Wam działał. Dostałem pierwsze pytanie. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie pierwszej tabelki? No jakby jak nie miałem bazy albo miałem pojedynczą bazę od moich klientów, gdzie czasem było 5 pytań, 2 pytania, 7 pytań, no to przejrzenie wszystkich tabelek moich klientów, których wtedy było około 20, no to zajęło mi kilka godzin. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym oszacować, no to stworzenie tego zajęło mi około 5 dni. Natomiast no, wy już tworzycie, no, korzystacie z bazy, nie? W takim znaczeniu, że jest włączone formatowanie warunkowe, jest wyjaśnione to, jak to jest zrobione, no, nie musicie tego odkrywać na nowo. A, jeszcze jedna rzecz, ponieważ to nagranie, które tutaj będzie, w sumie będzie dostępne, to możecie obserwować, bo pewnie Misza gdzieś doda na Fejsika czy na YouTube'a nagranie, więc jeżeli zapomnicie cokolwiek, co ja teraz mówiłem, będzie można sobie do tego wrócić i spokojnie posączyć. Więc jeżeli miałbym oszacować, to całość zrobienia tego, jakby osobie, która nigdy tego nie robiła, zajmie nie więcej niż 2 dni. W mojej ocenie, jeżeli się ktoś spręży i będzie miał taką tendencję do pozostawiania skupionym na tym, to idzie to w jeden dzień ogarnąć. I w mojej ocenie warto takie narzędzie wykonywać sobie przynajmniej raz w roku, po to, żeby sobie zadać pytanie, czy jestem w tym miejscu, w którym chcę być. Okej, okay, jakie macie pytania? Czasem brak pytań to też jest dobry sygnał, bo znaczy, że po prostu jest coś dobrze wyjaśnione, ale jakby może jednak. Możecie zadać pytanie na czacie albo włączyć mikrofon i po prostu zadać pytanie głosowe. Wtedy na chwileczkę w nagrywaniu migniecie, tak na wszelki wypadek uprzedzam. Zadanie pytania głosowo z włączoną kamerką oznacza, że zgadzacie się być gdzieś tam na YouTubie czy na Facebooku. Okej. Okay. Teraz jakby pojawia się jeszcze jedna rzecz, bo na razie nie słyszę pytań, bo pojawia się pytanie o wątpliwość, jeżeli chodzi o przyszłość i można sobie to pogłębić. Jak sobie już odpowiemy na te pytania, to w kolumnie A można użyć dowolnych kolorów. Ja wybrałem tutaj jakby w tym wypadku 6 kolorów, czyli taki mocno czojebny zielony to jest najważniejszy projekt, potem jest pomarańczowy drugi projekt, potem jest taki zielony, że chcę troszkę pchać te projekty, potem chcę pchać te projekty, potem chcę je troszkę pchać, potem mogę coś robić, tak już bardziej jak będzie okazja, bo jak ktoś mnie zaczepi, no i lepiej zamrozić. No i jakby w kolumnie A sztucznie jakby, bo jakby jedno to są liczby, które nam wyjdą, a drugie to są kolory. Teraz całość można użyć takie, coś takiego jak sortuj arkusz od Z do A albo od A do Z. W ten sposób można łatwo zobaczyć jakby co ma najwyższą punktację. Więc sortujemy sobie według pytań topowych albo według wszystkich, tak naprawdę jak wolicie. Po posortowaniu według tego można samodzielnie już ręcznie nadać kolory. Że o, to jest główny projekt, a ten jest dodatkowy, a ten też, a ten też, a ten też.
tak naprawdę jakby te kolory i liczba projektów, którą robicie, jest turbo zależna od Was. W momencie, kiedy mamy to wybrane, czyli ja na przykład wiem, że moim głównym zawodem jest bycie konsultantem strategii w biznesie, dodatkowym zawodem jest bycie właścicielem agencji reklamowej specjalizującej się w social mediach. To są takie dwa główne projekty, chociaż punktowo są rzeczy, które są troszkę wyżej, no to ja mogę sobie zaplanować pod to przyszłość. No i do tego z kolei służy druga tabelka, do której link tutaj nie musicie prosić o dostęp, od razu Wam daję link do niej, również na czacie. Tu można sobie rzucić mocniej okiem w przyszłość, czyli jakby to jest za 5, za 15, za 25 lat, kim jestem, co udało mi się osiągnąć, z czego jestem dumna, dumny. No i tutaj jakby celem zrobienia tego jest pozwolenie sobie na marzenia, 80% optymizmu, 10% realizmu, 10% pesymizmu, bo my jako naród nie jesteśmy, jesteśmy mieszczami w marudzeniu i łatwo nam sobie wyobrazić taki scenariusz, o, będę sparaliżowana, sparaliżowany i będę pod mostem. Nie, nie chodzi o ten scenariusz, to chodzi właśnie ten optymistyczny, po to, żeby sobie pozwolić na marzenia, po to, żeby zobaczyć, hej, jakie ja mam potrzeby, nie? Gdzie mi się marzy, żebym chciała być? Gdzie mi się marzy, gdzie, że chciałbym być? No i jakby po to robi się tą tabelkę za 5, 15 czy 25 lat. Nie jest tutaj celem teraz analiza ryzyka i zastanawianie się, czy to ma turbo sens, bo przecież jest pandemia, wojna i milion innych rzeczy. Nie jest to celem. Celem tej tabelki nie jest sprawdzenie, czy to jest możliwe do realizacji. Sprawdzenie jest to, że miło by było, żebym się tam znalazł. Tu chodzi bardziej o myślenie życzeniowe, a nie realistyczne myślenie. Bardziej realistyczne można zastosować na przykład za rok, za dwa czy za cztery, ale też można sobie tu zostawić optymizm, a jakby turbo realistyczne można zastosować w jakby rozpisaniu kwartału w najbliższym roku, który ma się wydarzyć. Więc jakby rozpisujemy jakby to, co nam wyjdzie w ścieżkach kariery, rozpisujemy następnie za pomocą narzędzia za 5, 15, 25 lat, za rok, za dwa, za trzy, za cztery, no i za kwartały. Więc w ten sposób można sobie pogłębić odpowiedź z świstakowych ścieżek kariery. Okej, okay, ja wrócę do pytania. Śmiało zadawajcie dowolne pytania. Jeśli nie będzie pytań, to będę Was zachęcał do tego, żeby po prostu zacząć. Co oznacza zaczęcie? Wchodzicie na świstakowe ścieżki kariery, klikacie plik, klikacie utwórz kopię, tworzycie swoją kopię, nazywacie ją oczywiście tak, jak chcecie, no i zaczynacie ją uzupełniać. Nie będzie trzeba się dzielić, jak od razu uprzedzam, z innymi wynikami swojej ścieżki kariery. Jak już jest taka kopia otworzona, to po prostu tu wszystko możecie sobie robić. Można sobie to skasować, można sobie wyłączyć te kolorki, można sobie pozmieniać te kolorki. Generalnie da się tu mnóstwo rzeczy zrobić. Jak ktoś jest biegły w Excelu, to możecie tu dołożyć więcej rzeczy, bo na przykład zamiast prostej sumy top, to możecie sobie zrobić tak, że niektóre rzeczy mają inną wagę pytania, czyli że jakby pytanie to H na przykład jest mnożone razy 3 i tym podobne, więc da się bardziej skomplikować tą formułę, która jakby tutaj jest wymieniona, nie? Można sobie pomodyfikować, można sobie zrobić sumę pytań dotyczących ludzi, można sobie zrobić sumę pytań dotyczących wartości, więc tutaj jakby modyfikacji jest mnóstwo. Okej. No i teraz praca będzie jakby generalnie ciszą. Wypadałoby, żeby, nie wiem, może Misza włączy jakąś relaksacyjną muzyczkę zaraz. No i na tym będzie... Ja miałbym jakieś komentarze w ogóle, ale to nie wiem, czy... Jasne, można, tak, możemy teraz, teraz zrobić listę komentarzy, może też być tak, że jakby, jak macie jakieś... Spisuję. Proszę? Że właśnie spisuję, ale wolałbym je omówić. Jasne, może być to teraz, może być to po części, jak wszyscy uzupełnią, teraz będzie miało to też taką wartość, że może już ktoś inaczej to będzie uzupełniał dzięki Twoim komentarzom. Dobra, to zaczynam. Mam trzy komentarze, jeśli mogę. Mam wrażenie, że ta tabelka jest dobra albo bardziej dedykowana dla osób, które już robią dużo w celu ograniczenia wykonywanych jednocześnie projektów i odblokowywania im czasu do budowy kariery zawodowej. I pytanie brzmi, a co z osobami, które nie robią nic?
właściwie tak jak ja mówię o swoich studentach, przychodzą, studiują, wybrali kierunek studiów i tam dopiero będą sobie swoją pierwszą ścieżkę kariery budować. Więc to jest mój pierwszy komentarz. Okej, to tutaj od razu przypomnę, jakby ja pracuję też ze studentami oraz z licealistami, z ludźmi w technikum. Tam z kolei fundamentalnie ważna jest mapa karier, tak? Czyli zastanowienie się, jaki zawód w przyszłości chcesz wykonywać. Oprócz tego, że jest jakiś zawód, to można do tego dołożyć bardzo łatwo przemyślenie głębsze i być może zmianę uczelni, na której się jest obecnie, ponieważ zmiana uczelni jest bardzo łatwa. Jakby takim znaczeniu, że strata jednego roku tak naprawdę to nie jest duża strata. W tym kontekście jakby większość ludzi źle wybiera uczelni. Wybór uczelni polega na tym, że no tak tu, nie? A tak naprawdę to, co powinno być zrobione rzetelnie, to pierwsze jest wybieramy zawody, które nas interesują, na przykład poprzez mapę karier. W momencie, kiedy ten zawód roboczo mamy wybrany, na przykład, nie wiem, programista, to zastanawiamy się, jakie są studia w Polsce dotyczące programistów. Robimy research, znajdujemy na przykład 30 takich kierunków jakby w Polsce. W momencie, kiedy znajdziemy 30 takich kierunków, zerkamy na to, jak one mniej więcej nam się prezentują, wybieramy 5 albo 7 z nich. Po tym, jak mamy wybranych 5 lub 7 kierunków uczelnianych, na których jakby, które są wybrane, wchodzimy głębiej, a mianowicie patrzymy na ścieżkę, szczegółową rozpiskę przedmiotów oraz czy prowadzący to są praktycy. W tym momencie dokonujemy rzetelnego... Tutaj ci jeszcze przerwę, bo ja myślę, że na tym etapie studiów czy po studiach, kiedy praktyki są na końcu, studenci dużo myślą na temat bardziej technologii, w którą iść. Czy być frontendowy, backendowy. Jeżeli tak, to jaka technologia? Każda potrzebuje mniej więcej roku, żeby budować, czy nawet 2 lata budować swoją pozycję. Wpisujesz technologię po prostu. Okej, no rozumiem, ciekawe. Proste, nie? Jakby w sensie, że jeżeli jesteś na początku studiów, bo pytałeś o ludzi, którzy dopiero zaczynają, no to możesz zmienić uczelnię. Jeśli już jesteś trochę dalej, jesteś zaawansowany, zastanawiasz się nad technologią, to tu wpisujesz różne technologie, że na przykład React, spoko, dlaczego React mnie wkurza? Bo tam biblioteki coś tam, albo jakby i w ten sposób zadają sobie pytania o to i jakby może też wyjść, że oni czegoś nie wiedzą i jakby dobrze jest zagłębić się trochę, poczytać więcej, czy zapytać bardziej doświadczonych kolegów programistów. Jeśli nie wiedzą, gdzie zapytać doświadczonych kolegów programistów, no to mogą się zgłosić do programów mentoringowych. Listę programów mentoringowych już podałem. Super, drugi mój komentarz to jest taki, że w kolumnie A masz te kolory niebieski, może zielony, pomarańczowy, a ja bym tu proponował, idąc z excelowym myśleniem, stworzyć kolumnę z kolejną oceną, tylko tą ocenę, w której, taką oceną, w której na przykład od 1 do 10 każdej liczby można użyć tylko jeden raz. O, ciekawe, no może na to jest ciekawa modyfikacja, w sumie Mamy pomysł, który bardziej nam się podoba, albo którego czujemy, że mógłby być tym naszym pierwszym, to dajemy ocenę 10. Już więcej dziesiątki nie możemy użyć. Czyli musi być, nie może być ex aequo. Ciekawe. I to też było ciekawe. To można zrobić. I teraz mam jeszcze trzecie takie przemyślenie, bo tutaj masz kilka ciekawych pytań. Tylko to moje przemyślenie wymagałoby posiadania stałych, konkretnych pytań, których mentor czy osoba robiąca konsultację narzuci, z których punktacja pokazywałaby na przykład dwie kolumny. Pierwsza, czy dane zadanie chcę robić, a druga kolumna suma pytań, które czy dane zadanie powinienem robić. No tak, to już jest możliwość sumowania, o której wspominałem, tak, że można na przykład tutaj pytać o relacje, pytanie czy chcę, czy powinienem. No tutaj jakby sumy pytań różnych można robić, nie? To jest to modyfikacja. Tabelka spróbowała narzucić więc osobom niezdecydowanym, że to powinieneś robić, bo i pytania sumowała, że to przynosi najwięcej ale finansów, to już... że w tym się zapyta. Ale to już jest każdy indywidualny. To jest indywidualne, tym bardziej, że jakby są ludzie, którzy są moimi klientami, dla których pieniądze w ogóle nie mają znaczenia, bo ich stać na to, mają bogatych rodziców po prostu i pieniądze w ogóle nie są kryterium, nie? Wtedy nie da się zastosować tutaj unikalnych, uniwersalnych kryteriów, a nawet jeżeli by się trochę pokusić na zastosowanie tych uniwersalnych kryteriów, to też jest różnica, dlatego że dla niektórych najważniejszy jest jakby
koniec pieniędzy, czyli ile ja jestem w stanie zarabiać za 5 czy 10 lat na tym, a teraz mogę bidować, nie? Ale liczy się to, że za 5 czy 10 lat będę dobrze zarabiał. A dla niektórych w pieniądzach liczy się teraźniejszość, chleb poprzedni i spłata kredytu, nie? I tym samym teoretycznie pytanie o pieniądze generalnie jest ważne, ale już szczegółowe pytanie o pieniądze, które dla poszczególnej osoby jest ważne, jest nie do ocenienia i to musi być spersonalizowane pod daną osobę. Więc jakby fajny trop w kontekście jakby na przykład jakby sumy pytań finansowych, można sobie zrobić taką modyfikację, natomiast no już poszczególne pytania nie mogą być przeze mnie narzucone, no bo one no będą turbo różne, nie? Przez to kryterium. Nie? Tak, tak, właśnie tutaj wymagałoby to posiadania pytań i zrobienie takiej analizy uniwersalnej, że na czym się znasz najbardziej, jakie masz otoczenie wokół siebie i co przynosi sensowne pieniądze. Jeżeli to jest dobrze ocenione, to w kolumnie to powinieneś robić, powinna być taka jakby delikatna rekomendacja, ale faktycznie to w wielu sytuacjach, tak jak ty mówisz, może być nie sprawdzać. Ale dzięki, jakby tą ocenę własną projektu już dopisałem, to jest fajna modyfikacja na pewno. Ona już jest częścią wersji powiedzmy 1.3, więc dzięki za podpowiedź. Czy ktoś jeszcze ma jakieś propozycje modyfikacji, jakby komentarze? Mhm. Okej. Jeszcze raz dopytam, dlatego że jakby zaraz przejdziemy do robienia, co będzie oznaczać w praktyce, że podejrzewam, że część z Was odpłynie, ponieważ uzna, że chce robić inne rzeczy, co jakby przykro mi, ale no jakby taki będzie Wasz wybór. Nikogo na siłę tu nie będę trzymał. Natomiast to będzie oznaczać też ciszę przez jakiś czas, bo po prostu będziemy robić jakby swoją wersję tych tabelek. I teraz to, co jest fundamentalnie ważne, nie musicie jej zrobić idealnie i lepiej ją zrobić teraz, kiedy teoretycznie przynajmniej macie przeznaczony na to czas, niż pisać sobie to, dobra, to jest ważne, zrobię to kiedyś, nie? I jakby z mojej praktyki wynika, że bardzo często to kiedyś nie następuje. Albo następuje po 5 latach, po 6. Są ludzie, którzy do mnie wracają właśnie po takim okresie czasu. Te świstak, bo ja teraz pamiętam, że robiłeś takie fajne rzeczy, weź mi tutaj, no pomóż, nie? Tam są różne tematy, nie? No i jakby akurat nie dotyczyło to tej tabelki, tylko innych, no ale mam to z praktyki, że generalnie opłaca się zrobić to w miarę szybko i tutaj jeszcze jedna podpowiedź, jakby mianowicie książki i filmy, które są przeze mnie polecane. Jest coś takiego jak znany w IT pojęcie prototypu. Jakby w ten sam sposób można prototypować swoją pierwszą wersję tejże tabelki. To bym rekomendował teraz. Jakby książka, która mówi na temat prototypów, to jest książka Erika Riesa, metoda Lean Startup i link do niej oraz do innych książek jest tutaj wymienionych, więc jakby śmiało możecie sobie potem zobaczyć na literaturę i jakby już z tego, co widzę na czacie, Wam dodałem link do tego. Więc celem teraz jest zrobienie prototypu Waszej ścieżki kariery. Będziemy mieli na to około pół godziny czasu. Następnie zaczniemy omawiać jakby to, co udało Wam się stworzyć, jakie macie wrażenia emocjonalne z tego, co udało Wam się stworzyć. Jeśli ktoś będzie chciał, to będzie mógł być przykładem, uwaga, będzie to udostępnione też dla innych, dla świata, co może być ułatwieniem, bo ktoś może jakiś rekruter Was znajdzie albo coś, ale z drugiej strony będzie oznaczać, że będzie się to tam krążyć po internetach. Oczywiście nikt na siłę nie będzie tutaj forsowany do tego, żeby udostępnić swój ekran, czy swoją tabelkę, czy plik. Czy teraz jest jasne, co będziemy robić teraz przez najbliższe pół godziny? Widzę kiwania głową, więc mamy czas do 19.30. Po tym czasie zadam Wam parę pytań, jak było, czego się nauczyliście, co Wam się zmieniło, jakie macie podpowiedzi dla innych. Jak ktoś będzie chciał, to może się podzieli swoją wersją tabelki, nie będzie takiego przymusu. Czyli zapytam Was o to, jak wrażenia zrobienia tego oraz jakby co Wam to dało. No i ustawiam alarm na 19.30. Ja się generalnie na tamte 28 minut, 27 wyciszę. Ostatnia szansa na zadanie pytania jest teraz, potem przez 30 minut pewnie będę wyciszony,
Jeżeli ktoś bardzo będzie chciał zadać pytanie, to tylko i wyłącznie wtedy na czacie, żeby nie przeszkadzać innym. O, widzę, że Natalia się zdecydowała. Tak, tak, ja się zdecydowałam. Ja mam takie pytanie, bo widzę, że masz dużo projektów i jak masz, może nie będę się pytać o twoje projekty, tylko jak pracujesz ze swoimi klientami, to ile tak maksymalnie da się ciągnąć tych projektów? Tak realistycznie. To zależy od osoby. Tu bym sugerował zrobić, tu jest lista projektów, które ja robię, możecie sobie potem to przeczytać. Jeżeli kogoś interesuje też robienie swojej marki osobistej, to tutaj wam wrzucam cały taki folder, który jakby mnie dotyczy. Ponieważ nie zadałaś tego pytania wprost, to jeszcze wam rzucam jakby drogę świstaka, to jest wykład, który najczęściej robię na uczelniach, jeżeli kogoś ciekawi. Chodzi mi o to, że ja mam zazwyczaj ten problem, że mam jak tak zwaną bazę pomysłów, nie wiem, ja to nazywam w sumie baza projektu, baza pomysłów i później realistycznie próbuję wszystko pchać, więc tak jakby wszystko wolno idzie, nie wiem jak to powiedzieć, w sensie, że czuję, że nie ma dużych efektów, bo się biorę za wszystko, więc każdy temat stoi w miejscu. Zgadza się, o tym bardzo fajnie traktuję jakby ten mój artykuł, ponieważ w mojej ocenie, po pierwsze to, co bym sugerował, to zrobić sobie płatny test Gallupa, on kosztuje około 300 zł, tam wychodzi jakby to, co umiemy najlepiej i jakby dzięki temu można lepiej siebie zrozumieć. Jeżeli ktoś chce, to można jeszcze poprosić o dostęp do szablonu cyklu świstaka, to jest moje główne narzędzie biznesowe, też wam wkleiłem link. I jakby w szablonie cyklu świstaka jest zakładka numer 2 i tu są różnego rodzaju darmowe testy. Jest test High Five, jest test 16 personalities i są też testy Principles You i Time Paradox z Zimbardo, no i ten płatny ten jakby test Gallupa. To są testy, które ja często robię z moimi klientami, zwłaszcza Gallupa, i jakby omawiam wyniki jakby zespołu menadżerskiego. Dzięki temu można lepiej się poznać, lepiej zrozumieć. Jest taki talent na przykład analityk i on jest turbo spoko. Równocześnie z takim talentem niektóre rzeczy są dalece trudniejsze i tak roboczo u ciebie to troszkę słyszę. I to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił, czyli zrobiłbym sobie albo płatnego Gallupa, albo te bezpłatne testy. Czyli ja już mam Gallupa, tylko właśnie nie wiem za bardzo, jak z nim pracować dalej. Dobrze, to zaraz też o tym opowiem, może od razu. Jest Dominik Juszczyk, który ma społeczność intencjonalnie.pl. Jakby on ma też takie super, bardzo moim zdaniem proste, jakby tutaj jest takie omówienie tych talentów, jakby krok po kroku jest polska i angielska nazwa. I to, co jest istotne, ja mam na przykład talent maksymalista na trzecim miejscu, no i jakby te wszystkie talenty można sobie przejrzeć na dwóch stronach. No i ważny jest kontekst w takim znaczeniu, że jakby te nasze top 5 talentów, które mamy wybrane, dobrze ze sobą porównać, bo inaczej maksymalista będzie wyglądał razem w towarzystwie talentu analityk, a zupełnie inaczej będzie wyglądał osobno. No i jakby przechodzę często z moimi klientami przez ten materiał Dominika, który jest moim zdaniem bardzo fajnie zrobiony i jakby pokazuje, że maksymalista no to jest domena wywierania wpływu. No nie będę teraz tego omawiał, nie, bo to już za głęboko, nie, ale chodzi o to, że jest tutaj przede wszystkim też balkon, piwnica i niedojrzały dojrzały. Nie? I na przykład niedojrzały maksymalista jest niecierpliwy w zderzeniu ze słabościami i krytyczny w stosunku do słabszych. Nie? I jakby piwnica no to jest perfekcjonista wybredny, nigdy nie jest wystarczająco dobrze, zawsze jest w fazie przeróbek, tak? Nigdy nie kończy, a dużo zaczyna. Nie? Więc to jest jakby ważne. Jeżeli ktoś chce sobie o tym pogadać, jest taka grupa z Dominika z pasją o talentach, z pasją o mocnych stronach. Tutaj zrobiłem w ogóle taki wpis, który też możecie sobie potem obejrzeć. Wklejam link. Aktywator jako wada. I tu jest naprawdę dużo powiedziane o tym aktywatorze, ponieważ ja robię trochę za dużo i jest tutaj jakby to omówione krok po kroku. Więc można sobie znaleźć coacha generalnie, jeżeli to nie będę ja, to można sobie znaleźć jakiegoś coacha, który zajmuje się talentami Gallupa i z taką osobą omówić swoje talenty Gallupa, dzięki temu lepiej je zrozumieć lub posłuchać, poczytać o tych rzeczach na u Dominika. Jest jeszcze taka alternatywa, jest taka społeczność intencjonalnie.pl,
I to jest społeczność, której tam chyba 60 zł kosztuje dołączenie na 3 miesiące. To jest płatna społeczność i tu są ludzie związani z właśnie 3 miesiące 60 zł, 200 zł 12 miesięcy i tu są ludzie tam ze setka ludzi jakby związana głównie z Dominikiem. Natomiast ciągnąc odpowiedź na te testy, jak mamy już uzupełnione, generalnie Galupa lub inne, no to kolejnym krokiem z mojej perspektywy to, co powiedziałaś, jest bardzo związane z tymi książkami, które tu są wymienione. A, ja się dostałem. Kogoś bym prosił o wyciszenie. Generalnie sugerowałbym od zaczęcia książki chcieć mniej minimalizm w praktyce. To bardzo mi się dobrze sprawdza, ponieważ duża część moich klientów ma tendencję do konsumpcjonizmu. Teraz ograniczenie konsumpcjonizmu na podstawowym poziomie powoduje, że możemy trochę mniej zarabiać na podstawowym poziomie, żeby przeżyć, a więcej rzeczy możemy wydawać na wycieczki czy fajne rzeczy. Jak mamy minimalizm, jakby generalnie coś minimalistycznego wdrożone, to kolejnym krokiem książką, to jest książka, którą też bym Ci polecał, ale sugerowałbym zacząć od minimalizmu, jest Esencjalista, czyli jak robić mniej, ale mądrzej. A trzecią książką jest Jedna rzecz, czyli jak się skupić na jednej rzeczy. Ja nie potrafię się skupić na jednej rzeczy, ale przeczytanie tych dwóch książek pomogło mi wewnątrz tych projektów, które realizuję, wybierać mądrzejsze rzeczy. I dzięki temu jakby dalej też mam ten mechanizm, że powoli pcham dużo projektów na raz, ale pcham je szybciej. A tak to można zacząć milion projektów i robić po milimetrze w każdym z nich, nie? To już jest frustrujące. To a propos książek, to mam to samo. W sensie mam też problem z książkami, bo ja chcę wszystkie przeczytać naraz, więc nie czytam żadnej, albo każdą czytam równolegle po kilka stron, więc to też jest takie... Jasne. Książek mam całkiem sporą i tak właśnie to też jest problematyczne. Może powinnam zacząć od tych pierwszych trzech, które mi tutaj poleciłeś, nie? Sugerowałbym zaczęcie od tych pierwszych trzech, a jeśli nie dasz rady od nich zacząć, to sugerowałbym zacząć od książki Radka Kotarskiego, gdzie są ćwiczenia. I to jest książka, która jakby jest o motywacji, o prokrastynacji, o takim zarządzaniu sobą w czasie, o systemach zarządzania w czasie i jest częściowo naukowa, tak? Nie jest motywacyjnym bullshitem, tak jak wiele książek, tylko ona jest oparta na badaniach naukowych. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to można do mnie ewentualnie napisać ja sobie odpowiedziałem na pytania z tej książki, więc jeżeli ktoś będzie chciał poznać te pytania, no to można ewentualnie do mnie napisać prywatnie jeszcze prośbę o to. No i moim zdaniem to jest książka, która pomimo 10 lat czy 15 lat w branży rozwojowej uporządkowała mi jakieś rzeczy. Jeżeli ktoś nie jest w branży rozwojowej, to jest książka, która może otwierać oczy. Bo Radek jakby też tak cisnął motywacyjnie, cisnął dużo rzeczy, marzył o Ferrari, a potem okazało się, że to Ferrari wcale nie jest takie fajne. Więc sugeruję zacząć od minimalizmu, esencjalizmu, a potem ewentualnie dobić tą jedną rzeczą. Jeśli ta strategia nie zadziała, to sugeruję zacząć od Kotarskiego. Czy ta książka, przykleiłbyś tam teraz właśnie tego Radka? Jasne, jest też link cały do tego mojego wpisu na LinkedInie, gdzie są wszystkie te książki wymienione wcześniej. Jeżeli klikniecie też na czacie na trzy kropeczki, to tam jest taki magiczny przycisk zapisz czat. W ten sposób wszystkie linki, które jak dotąd padły, mogą przez Was zostać zapisane. Dobrze, jakie jeszcze macie pytania? Oczywiście, jeżeli ktoś już chce, może robić swoje stackowe ścieżki kariery, swoją wersję. I w związku z tym, że gadałem, przedłużymy też o te 10 minutek. Czyli do 19.40 czas na robienie będzie. Chyba, że padnie jeszcze jakieś jedno ważne pytanie. Myślę, że to było ważne też dla wielu innych osób. No dobra. No to nie wiem, Misza, ty halo, szczerze. Halo. O, okej. Okay. Mam. Śmiało. Halo? Halo, halo? Słyszymy Cię, słucham Cię. Bartku, mam pytanie, ponieważ z tak niestabilnym internetem, jaki mam dzisiaj, trudno mi cokolwiek zrobić. Halo, słyszymy się? Słyszymy. My Cię słyszymy cały czas. A powiedz mi, czy od początku spotkanie było nagrywane, bo ja prawdopodobnie dzisiaj chyba z tego nie skorzystam z uwagi na ten mój niestabilny internet.
Tak, nagrywane spotkanie jest nagrywane od początku, ale no tego przedstawiania się naszego nie będzie uwzględnionego, jak to nagranie Halo? Zostanie gdzieś wrzucone. Misza, jakbyś mogła napisać na czacie do Ani, to byłoby ułatwienie, żebym nie musiał powtarzać Ani trzy razy tego samego, więc napisz jej i po prostu jej wklejaj i wysyłaj parę razy tą wiadomość do czasu, aż przeczyta Ania to. Dobra, dzięki. Jakie jeszcze są pytania? To ja tutaj mogę jeszcze kilka rzeczy podyskutować, bo ja tej tabelki sobie nie uzupełniam, bo to głównie dla moich podopiecznych. To tak bardziej 5 minut, bo jestem zainteresowany, ale żebyśmy dali też czas jakby takiej ciszy, tak jakby pozostałym. Więc jakby dzięki, ale no nie chcę tego, wiesz, przedłużyć, nie? Więc 5 minut, spoko, chętnie podam. Nie, dobra. A no to minutka. Tutaj się zastanawiam jeszcze na temat, właśnie tu z jeden z linków widziałem tam bloga chyba w intencjonalnie.pl. Wiem, jak to zrobić, ale tego nie robię, czyli czym jest działanie, a czym jest tam wymyślanie pewnych rzeczy. Mhm. I zastanawiam się w kontekście programistów, jak tej tabelki użyć do podejmowania, że tak powiem, pewnych działań, czyli co oni powinni zrobić, gdzie powinni złożyć CV, jak powinni je napisać, wiesz, czyli rozwój kariery poprzez konkretne działanie. I tutaj mam takie jakieś przemyślenia, mógłbym na ten temat podyskutować, ale nie chcę ci tutaj zajmować czasu. Okej, to faktycznie mogłoby za dużo czasu. Natomiast to, co bym sugerował, to jest generalnie robienie researchy i jakby generalnie jakby rozważenie, czemu mi tego nie znajduje, okej, trochę to jest... Nie wiem, czy wiesz, jaki problem mam na myśli, że ktoś jest zapalony, że tak powiem, wymyślił sobie, że będzie programistą frontendowym, ale po roku, jak go pytam, no ale zrobiłeś jakiś projekt dla siebie, złożyłeś jakieś CV, no nie, szukam. Mówię, nie szukaj, tylko działaj. Mhm. I czasami takiej osobie trzeba dać taki mentoring, żeby oni po prostu coś zrobili i wczuli się w rolę, że już są ekspertem i zacznij działać, a nie czekaj, aż ktoś cię poprosi o projekt. Zrób coś, zrób portfolio. I też właśnie... Niektórzy mają ten problem. To, co bym sugerował, to najpierw obejrzeć 5-minutowy filmik, 7-minutowy filmik 10 przy 1 i sugerowałbym, żebyś sobie zrobił listę takich rzeczy, które jakby researchy 10 czy 1, które każdy z nich powinien twoim zdaniem uzupełnić, czyli żeby samodzielnie poznał się, co to jest, co to są na przykład właśnie stackowe ścieżki kariery, ale też research 10 czy 1, jak się buduje ścieżki kariery. No i można sobie to zrobić dla przykładu na Trello. Jakby tutaj jest Trello i tutaj można sobie utworzyć kartę jakby z tego szablonu. I ja mam na przykład w standardzie delegowane research 10 czy 1 BHP, co to jest praca z domu, 10 czy 1 aplikacje do mierzenia czasu w pracy, 10 czy 1 jak napisać dobre CV, 10 czy 1 jak powinien wyglądać dobry LinkedIn, 10 czy 1 planowanie ścieżki kariery, 10 czy 1 portfolio, 10 czy 1 web writing, bo to jest jednak w mojej agencji reklamowej. 10 czy 1 czym zajmują się agencje social media, 10 czy 1 NGO, organizacje pozarządowe i tak dalej, nie? No jakby takich 10 czy 1 jak możesz im delegować dość dużo na start, żeby oni zrobili taki research, a nie, że im dajesz gotową prasówkę do przeczytania. To oni mają to znaleźć za pomocą właśnie metody 10 czy 1. No i jakby tu jest też dostęp do takiej tabelki, jakby tą tabelkę celem 10 czy 1, jak jest, znajdujesz 10 linków na dany temat, wybierasz 3, które przeglądasz, jeden czytasz, z tego jednego piszesz skróconą jakby notatkę, nie? Dzięki temu jakby powstaje jakby sprawdzenie tego, czy oni wykonali to zadanie, czyli zrobili ten research. No i jakby to im daje podstawowe odpowiedzi i może im dać taką bazę do tego, co robić, jak robić, po co robić.
No i w tym kontekście użycie świstakowych ścieżek kariery może być do użycia tego, co robisz. 10 czy jedynki pomogą jakby zdobyć bazową wiedzę, a potem jeżeli ktoś powie, że za 5 lat chce być jakimś, użyjemy do tego jeszcze ten 5, 15, 25, rok, 2, 3, 4, jeżeli ktoś napisze, że chce być programistą, okej, no to za rok, 2, za 3, za 4, no to co powinien zrobić? No powinienem zrobić kurs programowania taki, owaki, taki, powinienem mieć zrealizowane 3 projekty i tak dalej. Więc jakby łącząc do tego 10 czy 1, jakby które są standardowo predefiniowane, na przykład po 10 czy 1 jest popraw swoje CV, następnie załóż swój profil na LinkedInie, wykonaj swoje świstakowe ścieżki kariery, wykonaj 5, 15, 25 na kopii, no to to powoduje, że ludzie, którzy u mnie jakby przechodzą przez onboarding, jakby generalnie są ogarnięci. Jeżeli chodzi o ciebie, również możesz sobie po prostu skopiować to, co ja mam u siebie, to jest ER, proces onboardingu, jakby jak u mnie krok po kroku wygląda, możesz sobie to skopiować i dostosować pod siebie. Dzięki temu jakby dużo łatwiej będzie jakby wdrożyć rzeczy, jakby też u ciebie, po prostu jakby tworzysz kopię tego pliku i dostosowujesz ją pod siebie. Czy o coś takiego ci chodziło? Zakładam, że tak. Dobra, to jeszcze przedłużę opinię. Już sprawdzę, co to jest dokładnie, bo kopiuję sobie linki, ale już działam. Dobra, no to z tym możesz się zapoznać, czy są konkretne zadania do wykonania. One nie są pod programowanie, tylko pod social media. Generalnie tak, notabene, jeżeli już pokazałem plik z ER-u, to jest eksperymentalna agencja reklamowa. Jeżeli ktoś chce wiedzieć o nas więcej, to jeszcze tutaj wrzucam link do prezentacji. Może ktoś z was będzie chciał zostać u nas wolontariuszem, no to zapraszam. Dobrze. Zakładam, że część z was pracuje nadal nad świstakowymi ścieżkami kariery, ale część potrzebuje te pół godzinki na zrobienie tego, więc przedłużam ostatni raz do 19:50 i na razie utnę dyskusję z tobą, Konradzie, chociaż chętnie bym ją kontynuował, no ale wiem, że część osób potrzebuje popracować jakby w ciszy. Chociaż może z drugiej strony, jeżeli nie wiem, czy to jest konieczne, można nas wyciszyć. My sobie będziemy z Konradem dalej gadać, a wy sobie tam róbcie po prostu, co będzie nawet lepsze tak naprawdę dla nagrania, no bo zamiast półgodzinnej przerwy będzie tu jakaś ciekawa dyskusja na jakieś pokrewne tematy. Więc w sumie, Konradzie, pytaj i dyskutuj śmiało. Mam jeszcze takie pytanie. Nie wiem, czy ono jest w ogóle w temacie, bo tu jest właśnie dużo takich fajnych rzeczy, ale pytanie w ogóle, do tego się ma motywacja i prokrastynacja. Czy masz coś na to? W sensie, że powiedzmy z jednej strony ja bym chciała powiedzmy osiągnąć te swoje projekty, chciałabym je pchać, ale z drugiej strony czasami brakuje motywacji, tak? I tutaj masz radę? Tak, generalnie to jest do ogarnięcia. Generalnie tak, jakby można sobie zadać to w pytaniach, tak, jaką mam tutaj tendencję w projekcie do prokrastynowania jakby i tak dalej. Książka Kotarskiego na pewno też w dużej mierze mówi o też jest tam rozdział przeznaczony na prokrastynację. Natomiast w mojej ocenie to są też rzeczy głębsze do przyjrzenia się i mam taką brzydką stronę, która się nazywa Świstakopedia i jakby tutaj jest odpowiednik, strona nie oglądajcie generalnie, ale tu wrzucam link, gdzie można otrzymać pomoc w Krakowie. Tu są takie terapeutyczne rzeczy, bo bardzo często jest tak, że prokrastynacja nas przed czymś chroni, tak? W takim znaczeniu, że z jednej strony to jest po prostu lenistwo i trzeba jakoś tam z tym tam działać i tak dalej, ale z drugiej strony jest tak, że często są tam jakieś takie głębsze terapeutyczne rzeczy do przepracowania. W te obszary nie wchodzę, bo to nie jest mój obszar kompetencji. Tu można sobie podzwonić, popytać. Nie jest moim zadaniem oceniać, czy to jest terapeutyczne, czy nie. Więc jakby pomijając te głębsze obszary, które mogą być jedną z przyczyn, bo to nie jest mój obszar kompetencji, no to zakładając, że mamy tutaj tendencję do jakiegoś zwykłego jakby przekładania rzeczy i tak dalej, to warto pamiętać, że jakby
książka Kotarskiego jest na temat właśnie systemów multiplikacji czasu. W tym linku na LinkedInie, gdzie polecam książki i filmy, jest również link do wystąpienia, ale które wrzucam też osobno, Rorego Vanena, jak multiplikować swój czas. No i teraz optymalizacja ciągła jakby rzeczy związanych z jakby z zadaniami wydaje się być fundamentalnie jakby ważna. To, co jakby jest fundamentalnie z mojej perspektywy ważne, to jest focus funnel, świetne narzędzie Rorego Vanena. No i tak, jeżeli wpada nam jakieś zadanie, to pierwsze pytanie jakby, czy na pewno musimy go wykonywać? Jeżeli musimy go wykonywać, przechodzi dalej. Pojawia się drugie pytanie, czy możemy to zadanie zautomatyzować? Co to jest automatyzacja, bo często ludzie o to słyszą, ale nie wiedzą, o co chodzi. Na przykład mamy comiesięczne przelewy. Możemy zlecić przelew cykliczny. Już. Zlecenie i znalezienie tego przelewu cyklicznego będzie troszkę trudniejsze, ale tam dostajemy automatycznie powiadomienie przez 3 dni. Po 3 dniach, jak nie jest spełnione, dostajemy jakby powiadomienie SMS-em, że ten przelew nie został wykonany. Więc jest to bezpieczne rozwiązanie, równocześnie przeznaczając czas raz na zdefiniowanie przelewów cyklicznych, które nam zajmie na przykład 15 minut, zamiast 5 minut co miesiąc, to po 4 miesiącach my już mamy 5 minut życia gratis. No i teraz to jest przykład automatyzacji, oczywiście mikroautomatyzacji, nie? Ale takiej automatyzacji może być turbo dużo więcej. Kolejnym krokiem jest pytanie, czy możemy to zadanie komuś delegować, tak? I to nie jest takie turbo niejasne, ponieważ istnieje coś taki zawód jak wirtualna asystentka. Może część z Was będzie chciało się stać taką wirtualną asystentką i jakby tu znowu wklejam link, to jest najpopularniejsza grupa na Facebooku, 24 tysiące ludzi, no i można sobie tutaj jakby posprawdzać, o co chodzi. No i jakby w ramach tej wirtualnej asystentki, jeśli nawet zarabiacie, nie wiem, załóżmy 3-4 tysiące, może się okazać, że za 100 czy za 200 opłaca się delegować takie zadania, które Was wykańczają emocjonalnie, Was wykańczają jakby pod względem czasu siedzącego na tym, a ktoś jest w stanie je wykonać 10-15 minut i jakby zarobić sobie tam te 5 dych, 6 dych, 2 dychy, 3 dychy, ileś tam. Więc jakby wirtualne asystentki to jest taki rodzaj, powiedzmy, multi-freelancerski, która może Wam pomóc w różnych zadaniach. Oczywiście to trzeba sprawdzić, przetestować i tak dalej. Natomiast już będąc na etacie, jesteście w stanie delegować część rzeczy, nawet płatnie. Mówienie, że to nieprawda, jest zakrzywianiem rzeczywistości, za wyjątkiem kiedy takiej sytuacji, że ktoś ma już tak pod gardło, nie? Że kredyty i wszystko się już to ledwo spina. Jeżeli nie jest pod gardło, no to generalnie da się to delegować. A nawet jeśli jest pod gardło, to i tak można się zastanowić, czy nie da się zrobić z kimś na przykład barteru. Barteru, który będzie polegał na tym, że ja kogoś czegoś nauczę, i nauczę go w 2 godziny, a on w zamian za to wykona dla mnie w 10 godzin jakąś pracę, na którą ja nie mam ochoty, bo moja nauka jest jakby nauką taką jakby cenniejszą czy coś w tym stylu, a ta rzecz mi zajmie dużo czasu, ale ja nie chcę się tym zajmować. Więc jakby barterowo da się nawet to rozwiązać, czyli coś za coś, na przykład czas za czas. W tym kontekście, jeżeli ktoś nie ma pojęcia na temat barteru, sugeruję sobie oglądać filmik 10-3-1, zrobić research, co to jest barter. Jeżeli to będzie za mało, to można do tego zrobić research 10-3-1, co to są banki czasu. Więc da się delegować, nawet będąc pracownikiem etatowym, nawet nie zarabiając jakoś turbo dużo, nawet płatnie. No i teraz jak mamy tak jakieś zadanie, które wpada, eliminuj, automatyzuj, deleguj, to jeżeli przejdzie jakieś zadanie przez te 3 rzeczy, to w takim wypadku oznacza, że my musimy je wykonać. No i wtedy się pojawia pytanie, czy wykonujemy je teraz, czy wykonujemy je później. I wtedy prokrastynacja jest dobra, jeśli jest świadoma, bo może się okazać, że niektóre zadania lepiej, żeby trochę poczekały, ponieważ za pół roku, za miesiąc wiemy, że będziemy mieli dostępne zasoby, na przykład nowych pracowników, nowych wolontariuszy, zacznie się jakiś nowy projekt albo skończy się jakiś projekt i będę mieć więcej czasu. I celowa prokrastynacja może być mistrzostwem. Czyli nie, że prokrastynujemy, ponieważ jakby zaczynamy robić kawkę, herbatkę i nie możemy zacząć, tylko prokrastynujemy dlatego, że tak wybraliśmy. I teraz, jeżeli jest dużo projektów, które realizujecie, to co może pomóc, to jest na przykład oszacowanie czasu, ile byłoby dobrze przeznaczać na dany projekt. Następnie zobaczyć, ile macie czasu w ciągu doby, no i w zależności od tego, ile śpicie i tak dalej, no to zwykle to będzie między
10, 12, 14, 16 godzin góra. No jeżeli okaże się, że wasze projekty fajnie by było, żeby zajmowały 34 godziny w ciągu doby, bo tak sobie to obliczyliście, no to to jest taki moment weryfikacji tego, że chcecie robić za dużo, nie? No i w ten sposób można sobie sprawdzić, że z założenia tych projektów jest za dużo, więc nic dziwnego, że potem się biczujemy, że projekty idą za wolne, ponieważ jakby to nie zadziała. Teresa, powodzenia na kursie. Więc prokrastynacja może być dobra, jeśli ona jest świadoma i przemyślana. Natomiast jeżeli jest taki overload tych projektów i z założenia jest ich za dużo, to nic dziwnego, że w którymś momencie czasem nam jakby denko wywala i tak naprawdę nie robimy tego, bo jesteśmy przeładowani. No i natomiast pytanie, jaką funkcję pełni przeładowanie, to jest pytanie często terapeutyczne i tak dalej. Nie? No jeżeli jesteśmy tacy totalnie overload, no to pytanie, co nam to robi, po co my sobie to robimy, po co sobie tak naprawdę się trochę krzywdzimy takim totalnym overloadem, nie? Który powoduje, że tak naprawdę nic nam się nie chce robić, a mamy rozgrzebany milion rzeczy, nie? I jakby realizujemy potem finalnie program minimum, a marzy nam się program maksimum, nie? I zajeżdżamy się wizją programu maksimum, a jakby z trudem realizujemy program minimum. Więc wtedy tak naprawdę trzeba byłoby zrobić krok wstecz i zastanowić się z wielkim bólem serca, ale tak naprawdę w codzienności łatwiej będzie się rozstać z kilkoma projektami albo kilkunastoma, jeśli jest ich naprawdę turbo dużo, niż udawać, że realizuje kilkadziesiąt projektów, tak naprawdę no, realizować ten jeden główny etacik i niewiele więcej, nie? Bo nie starcza sił na milion rzeczy, które chce się robić. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie, Natalia? Tak, dziękuję bardzo. Jasne. Jakie jeszcze macie pytania czy komentarze? Ja do tego mógłbym jeszcze dorzucić taką historyjkę, tylko momencik. Tak, słyszę dzieci. Trzeba leciutko. Tak, ja mam taką historyjkę, że też dużo rzeczy realizowałem i zastanawiałem się, jak to jest, że inni mają pracę na kilka miesięcy do przodu i tak mają fajnie poukładane życie, nie tyle zawodowe, co swoją firmę. I w gruncie rzeczy kiedyś, nie wiem z jakiego powodu, przyszło mi rozwiązanie do głowy. Po prostu ja bym też mógł mieć pracę na kilka miesięcy do przodu, tylko wszystko, co mi wpada, jest realizowane na szybko. Czyli zamiast sobie to wszystko układać i projekty realizować po kolei, tak jak należy, gdzieś tam planować, to ja starałem się wszystko naraz realizować i to powodowało, że zawsze miałem poczucie, że ta praca szybko się skończy i trzeba wszystko szybko naraz zrobić, bo jest poczucie, no wiadomo, że wszystko było na wczoraj. Mhm. Więc czasami trzeba niektóre projekty odłożyć na później, ale je zaplanować, jak to w tym wykresie, co jest ważne, a co pilne. Jak coś jest ważne, to nawet można to za dwa miesiące zrobić, nie musi być na jutro. Tak, potwierdzam. Jakby tutaj dodając to, o czym wspomniałeś, no to jest ważne i pilne, macie z czasu matryca Eisenhowera, to jest narzędzie, jeżeli ktoś ma zastosować z dzisiaj tylko jedno narzędzie, no to sugerowałbym właśnie to. Fajnie jest opisane tutaj u Mariusza, jakby jest ważne, nie pilne, pilne, ważne i tak dalej. Natomiast jakby jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej jeszcze o zarządzaniu sobą w czasie, jak ja to robię, jak to działa u mnie, no to tu jest taki półtora godzinny wywiad z Paula Orlik, poze mną pogadała i jakby co u mnie z kolei działa. No Konrad powiedział, co u niego działa, jeżeli ktoś chce jeszcze coś dorzucić do tygielka, co u niej działa, czy u niego, to też możecie. No i jakby to jakby może być taka forma poukładania tego. To jest też trochę to, co robię z biznesem, tylko że jakby ja z biznesem robię to na tak zwanym cyklu świstaka, gdzie przechodzę przez, tworzę kontekst jakby, czyli jakby przechodzę przez 12 kroków cyklu świstaka i ostatnim z nich tak naprawdę jest lista zadań, która jest poukładaniem priorytetów. Ale dzięki temu, że przechodzę przez taki kontekst, gdzie ustalamy grupy docelowe, robimy analizę SWOT i tak dalej dla danego projektu, no to te rzeczy są głębsze. Generalnie, jeżeli ktoś z was zrobił sobie talenty Gallupa albo zrobi sobie też świstakowe ścieżki kariery i nie starczy mu dzisiaj czasu, ja mam taki model, że generalnie w praktyce 3/4 mojego czasu to jest czas nieodpłatny, gdzie ja pomagam dużej ilości projektów
I pierwsze dwa spotkania w praktyce u mnie są nieodpłatne, więc jakby po pierwsze dziś można skonsultować jakieś rzeczy, ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie to później sprawdzić jeszcze, to można się umówić ze mną na jedno, maksymalnie dwa nieodpłatne spotkania. Tak, wiem, że część osób hejtuje ten model nieodpłatny. Nie, nie jestem początkującym coachakiem, który dopiero zaczyna i jakby potrzebuje sobie nazbierać liczby godzin czy coś takiego, tylko po prostu stać mnie na to, żeby część godzin mojego czasu była przeznaczona na działania nieodpłatne, które sprawiają, że jest pięknie i dobrze na świecie. A mogę mieć takie niewygodne pytanie? Śmiało. Takie są najlepsze. W jakim celu w ogóle robisz te dzisiejsze spotkania? Jaki jest twój cel? Jaki twój, nie wiem, biznesowy czy tam osobisty? Co z tego masz? Sławę i orzeszki. Generalnie ja jedną z moich wartości mam zdefiniowane swoje wartości. Pierwsze trzy z nich mogę wam zaraz powiedzieć. Moim pierwszym celem życiowym jest służyć innym ludziom. Jeżeli ktoś będzie chciał poprosić o dostęp do tabelki, o, źle się skopiowało, moich wartości, no to tutaj są. Pierwszym moim celem życiowym jest służyć innym ludziom. I jakby w zeszłym roku dodałem z zachowaniem troski o siebie, bo ponieważ przez 15 lat się zajeżdżałem. Drugim moim celem życiowym jest szczęśliwie zestarzać się z moją żoną. Trzecim celem moim życiowym jest wychować synka tak, żeby był ukochany, samodzielny, dbający o siebie i bliskich mężczyzną z dużą bazą zasobów kompetencyjnych. Te trzy cele moje życiowe można najgłówne uprościć do jednego słowa: miłość. Z moim głównym celem życiowym jednym słowem jest miłość, więc dzisiejsze spotkanie też realizuje ten cel. Równocześnie trochę niżej, gdzieś nie wiem, w którym miejscu mam to wpisane, już na pamięć tego nie znam, no to mam to, że mam parcie na szkło i lubię być widoczny i lubię pokazywać ludziom, że się da, że można, lubię być przykładem, lubię być w świetle reflektorów, więc to jest rzecz, która na pewno jest spełniana. I trzecią rzeczą, która jest z tym związana, generalnie jest to, że to jest spójne z moją strategią pod tytułem siewca wartości czy ogrodnik wartości, czyli generalnie kolejny link, to jest moja stara strategia z 2019, jeśli dobrze pamiętam, na 20 stron, jeżeli ktoś chce sobie poczytać, jaką mam strategię, jaką mam grupę docelową i tak dalej, dlaczego strategia nieodpłatnych również eventów u mnie działa, można sobie to szczegółowo przeanalizować. Czyli reasumując tak trochę szerzenie tego dobra, tak tego jakby dzielenie się tym swoim wiedzą, a dwa to tak naprawdę wpływ. No tak, jakby w sensie, że jakby robię dobre rzeczy, mam wrażenie, że jakby świat jest lepszym miejscem dzięki temu, więc jest to dla mnie coś dobrego, coś co ma sens, a z drugiej strony wspiera to mój wizerunek. Generalnie długofalowo, patrząc w perspektywie lat, to też się trochę przekłada na pieniądzory, ale no to tak, nie sądzę, żeby z dzisiejszego spotkania był chociaż jeden komercyjny klient, tak w praktyce, nie? Ale no generalnie jakby robienie razy dużo, no to gdzieś tam finalnie, to gdzieś tam też z tego są jakieś hajsy. Natomiast no tego trzeba naprawdę robić sporo, żeby to działało w tym modelu. Więc jakby dzielenie się dobrym serduszkiem oraz jakby budowanie swojego wizerunku. Od razu uprzedzam, że jakby na tym etapie już tak bardzo tego budowania swojego wizerunku nie potrzebuję. Jak ktoś wejdzie na mojego LinkedIna, ja mam 170 rekomendacji, więc no, to jest jedna z większych liczb, jeżeli chodzi o LinkedIna, nie? Więc trochę tego jest. Jakby to nie jest już niezbędne na tym etapie, na którym jest. Jakie jeszcze macie pytania lub komentarze? Zostało nam jeszcze około 15 minut robienia, więc te osoby, które dłubią sobie swoje ścieżki kariery, mają jeszcze około 15 minut i mamy też 15 minut na dyskusję. Natalii, o Konradzie, a może ktoś inny jeszcze coś zapyta? Misza, ty też śmiało się możesz włączyć. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie da się robić nic, bo takie ciekawe te dyskusje. Kurczaki, nie? Ja mam takie pytanie, bo się zastanawiam, zawsze mam problem, że ja muszę mieć tak sztywno zdefiniowane, ile pytań, ile to jest dobrze, ile to jest za dużo, czy jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem, tak jak tutaj, ile jest w tej topce, ile jest jeszcze tam dalej, albo ile projektów w ogóle można rozważać, czy masz jakąś taką optymalną liczbę, albo jakiś taki, nie wiem, średnia, która gdzieś tam ci wychodzi?
Średnio ludzie wpisują około 7 do 15 projektów, tak z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o liczbę projektów. Część osób wpisuje około 20-30, więc jakby ja w pierwszym momencie wpisałem około 40, więc wydaje mi się, że wpisanie więcej niż 50 zaczyna jakby wywalać narzędzie, tak, że ono zaczyna być już tak złożone, że aż już przestaje chcieć je robić, zwłaszcza jeżeli ktoś zada dużą liczbę pytań do tych 50 projektów. Chyba że wytnie część ocen projektów tymi pytaniami, czy. Wtedy można wpisać więcej projektów, ale trzeba zastosować takie pytania, czy, które wytną, że potem nie będziesz oceniać liczbowo 30 pytaniami na przykład. Nie? Więc jak zastosujesz dobre pytania, czy, to w zasadzie można nawet i pewnie setkę projektów wpisać, tylko nie wszystkie oceniasz. Część oceniasz tylko tak, nie, tak, nie, tak, nie i te, które zdadzą pierwszy etap, przechodzą do następnego. I tu raczej moje ocenie góra to jest około 40, nie? Minimum wydaje mi się, że to 5, nie? W takim znaczeniu, że poniżej 5 wydaje się, że idzie ogarnąć w głowie. No może 4 też nie idzie ogarnąć w głowie. Wpisywanie 2 też może mieć sens, ale wtedy musimy wiedzieć, że to są takie dwie konkretne rzeczy, nad którymi teraz się zastanawiamy, nie? Że albo idę tą ścieżką, albo tą ścieżką. Więc 2 to jest totalne minimum, no bo ta tabelka służy do porównań, nie? Więc jakby jak wpiszemy 1, no to tak trochę, chociaż to zależy. Jeżeli wpiszemy 1, to może być po to, żeby ocenić, czy jestem w dobrym miejscu, w którym jestem. Więc też w zasadzie tak naprawdę minimum to może być 1, nie? Tylko wtedy inny cel jest uzupełniania tej tabelki, nie? Czyli bardzo skalowalne narzędzie, można powiedzieć. Tak, no bo ono jest elastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę pytań, wydaje mi się, że nie należy zadać więcej niż 10 pytań, czy. Raczej sugerowałbym 2, 3, 4 pytania w stylu 3. Jeżeli chodzi o pytania, jakby, które są oceniane, no to sugeruję nie więcej niż 50. Natomiast w praktyce nie więcej niż 20 najczęściej jest stosowanych. Pytań topowych powinna być maksymalnie 1/3, tak? Czyli jeżeli ktoś chce zadać 30 pytań, no to maksymalnie topowe pytania powinno być 10. Więc to są takie liczby. Więc jeżeli chodzi o to, jakby jaka liczba pytań najczęściej się pojawia, no to około 20. Często jest tak, że po prostu ktoś kasuje tam, nie wiem, średnio 1/3 moich pytań, dodaje ze 2-3 swoje, sortuje je we właściwej kolejności i jest wystarczająco dobrze, nie? Więc to jeżeli chodzi o liczby. Jakie jeszcze macie komentarze, pytania? Widziałem, że Konrad się znowu włączał. Tak, włączałem się, ale będą mi co chwileczkę, mój mały będzie mi przerywał, o, wezmę go na ręce może. No, jeśli chodzi o moich studentów, to ja mam takie przekonanie, że oni mają też taki problem, że do końca się, bardzo się ograniczają, bardzo się ograniczają w tym, co robią. Mam wrażenie też, że no, za moich czasów uczyło się wszystkich języków programowania, jakie tylko wpadły w rękę, bo przy każdym projekcie było coś innego potrzebne. Dzisiaj mamy zupełnie inny rynek pracy, to znaczy specjalizacje są coraz węższe i niestety według mnie krzywdzące dla niektórych osób budujących swoją karierę, bo jak ktoś na początku został zafiksowany, czy to na etapie studiów, czy przez kolegów znajomych, że po prostu będzie frontendowcem i przychodzą projekty, które są po pierwsze lukratywne finansowo, a po drugie mogą się okazać rozwojowe w ogóle na przyszłość, no to są przez nich odrzucane z takim niesmakiem, że nie, ja chcę właśnie Reacta, ja już się tej drugiej technologii nie będę uczył. I to jest dla mnie starego człowieka, starego informatyka kompletnie niezrozumiałe. Bo jak ja jestem programistą, to mam szereg innych umiejętności, a język jest tylko wypadkową. No i niestety młodzi studenci się bardzo ograniczają. Ja miałem w tym roku duży problem, bo jak robią rekrutację, było około 15 osób, mnie wszyscy praktycznie zadeklarowali, oprócz jednej osoby, że chcą być frontendowcem. Ja mówię, no dobrze, ale ja zespołu samych frontendowców nie zbuduję, muszę mieć dwóch, przynajmniej backendowców. I mam wrażenie, że wasze umysły są elastyczne, że na podstawie waszych projektów ja spośród was wybiorę dobrego backendowca. Oni nie, nie. Także miałem na 15 rekrutowanych osób, miałem 14 frontendowców, jeden backendowiec, no i niestety zbudowałem zespół tylko 5-osobowy. Mhm.
Rozumiem. Są tak mocno przyblokowani, więc tutaj też mam wrażenie, że przepraszam, że jeszcze przerwę. No, budowanie ścieżki kariery mocno przez psychologię przechodzi. Przez takie odblokowywanie się. No to tu dobrze byłoby pewnie sięgnąć ku kierunkowi, za którym ja akurat jakoś turbo nie przypadam. Poleciał drugi pieniądz. Drugi pieniądz poleciał. To ja bym sugerował. Ja bym sugerował zerknąć na pytania po prostu coachingowe. Jest dużo pytań jakby w tym kontekście i jakby bym spróbował ten wątek poeksplorować. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie poćwiczyć, no to jest jeszcze zespół Flying Octopus, to jest demokratyczny zespół game devowy i tam też mamy trochę backendu, więc jak ktoś chce sobie na nas zerknąć, to znowu tradycyjnie wkleiłem linka. No i jakby jeżeli chcecie się rozwijać generalnie... Spotkałem się jeszcze z takim ciekawym opracowaniem, przepraszam, bo mam opóźnienie dużo ze względu na internet. Spotkałem się z takim opracowaniem, w którym wyszło na to, że człowiek średnio, i też dotyczyło to branży IT, przebranżawia się co 7 lat. To padła taka liczba. Myślę, że te dane są chyba już nieaktualne, pewnie będą częstsze. Tak jak to, że dzisiaj, kiedyś dla mnie junior to był ktoś, kto ma parę lat doświadczenia, dzisiaj powyżej 2 lat, tak. To już niechętnie się mówi na taką osobę juniorek. To prawda, to dotyczy też innych zawodów, co mnie zaskoczyło ostatnio właśnie przy wirtualnych asystentkach, że ktoś mi powiedział 2 lata, to już seniorka. I tak pomyślałem. To już seniorka, właśnie. Ciekawe. No a jeżeli chodzi o to sprawdzanie jakby i tą zmianę zawodów, myślę, że teraz to jest dużo częstsze i jakby przyzwyczaić się do tego dobrze by było. Tak, i dzięki temu, że się tym ludziom uświadamia, że jednak przebranżowienie jest częścią tej 40-letniej kariery zawodowej do emerytury, to myślę, że to jest dosyć mocny aspekt odblokowujący. Że warto różne projekty robić. Oczywiście fajnie jest mieć swój cel i rozwijać się w tym jednym kierunku, ja to rozumiem, ale takie zablokowywanie się na początkowym etapie jest częste teraz i mocno właśnie blokujące, nawet po to, żeby swój zespół, który mam zbudowany, rozwijać w kierunku innych projektów. Ja, żeby zrobić nowy projekt, muszę budować nowy zespół tak naprawdę. To no tak, to prawda, jakby nad tym warto gdzieś tam pracować. No, natomiast myślę, że te narzędzia, które są dzisiaj też podrzucone, mogą być czymś, co będzie trochę otwierać oczy, zwłaszcza jeżeli sobie dobrze zaprojektujesz ten proces onboardingowy, który może być już na procesie, na etapie rekrutacji trochę wdrażany. Tam jest link do tego i potem możesz sobie to skopiować i jakby wdrożyć to w odpowiednio zmodyfikowany pod siebie jakby sposób, nie? Okej, jakie macie pytania? Zostało nam też około 5 minut na robienie albo komentarze. Pytanie, takie bardziej już w temacie bym powiedziała. O, super. Mam pytanie do konkretnego pytania z tej tabelki. To jest takie pytanie, jakie są koszty finansowe zaczęcia i jest na przykład 10, czy to znaczy, że jak jest 10, to są wysokie czy niskie, bo właśnie tego nie bardzo rozumiem. Idea jest taka, żeby nie modyfikować odpowiedzi, w takim znaczy, żeby nie włączać nigdzie innego formatowania warunkowego, więc zawsze powinno być tak, że pytanie, że 10 oznacza dobrze, 1 oznacza źle. Po to, żeby sobie nie komplikować gdzieś, nie obracać wiersza. Jeśli pytanie jest niezrozumiałe dla nas w tym kontekście, to zmieniamy pytanie, nie? W takim znaczeniu, że... Jakie są koszty finansowe zaczęcia? No to 10 znaczy, że są wysokie czy niskie? 10 oznacza coś dobrego zawsze, czyli w tym wypadku będzie oznaczać, że koszty finansowe zaczęcia są niskie, nie? Okej, dobra. Więc pytanie na przykład można zmodyfikować. Jak niskie są koszty zaczęcia? Jak niskie są finansowe, koszty finansowe zaczęcia? No i następne osoby już będą miały trochę inne pytania. Jakie jeszcze macie komentarze i pytania? Nie wiem, Misza, ty coś jeszcze?
Ja już takie chyba bardziej dotyczące samego procesu tutaj, w sensie, które nasuwają mi się w trakcie. Okej, okay, spoko. To jak chcesz, możesz chyba już powoli zaczynać. No mam zostały teoretycznie 4 minuty. To mam takie wrażenie, że przy takich projektach, jakie ja sobie tu wpisuję, które są dość różnorodne, czasami dane pytanie jest nieadekwatne. Pasuje do połowy, a do połowy już tak nie do końca, nie? I zastanawiam się, czy na przykład nie podbija, jeżeli nie wiem, w jednym sobie zrobię w połowie dziesiątki, a w połowie jakieś tam realne wartości, czy to na przykład mi nie podbija w złą stronę. Można zrobić tak, że po prostu niektóre pytania są wyłącznie do danej części projektów. Załóżmy, że ktoś uwielbia wodę, ma dużo projektów związanych z wodą, ale nie wszystkie. Nie? No i teraz można zrobić tak, że jakby pytania dotyczące wody są zadawane tylko jest ich tam 3 czy 4 na przykład. Nie? Czy mam tam, czy pływam dzięki temu projektowi, albo czy tam mam kontakt bezpośredni z zwierzętami związanymi z wodą. Nie wiem, na przykład, nie? No jakby i te pytania dotyczą tylko tych, nie wiem, 7 projektów, które są związane z wodą, najmniej na to u kogoś, nie? I wtedy można sobie zrobić takie wyłączenie, nie? Tylko wtedy trzeba pamiętać, że jakby te projekty są oceniane inaczej, no i trzeba sobie zrobić sumę z tymi pytaniami, no i sumę bez tych pytań, nie? No bo one są specyficzne dla danej działki. Więc można sobie dokładać specyficzne pytania przy tym, jeśli mamy trochę jakby rzeczy, tylko trzeba pamiętać, że to trochę komplikuje narzędzie i jakby trzeba no jakoś to uwzględnić, nie? Żeby też, no jakby zadanie na przykład sobie 60 czy 70 czy 80 pytań zaczyna być toporne, no bo jakby żeby ocenić jeden projekt, muszę odpowiedzieć na 80 pytań, to już jest trochę czasu, więc to zajmuje chwilę. A jeszcze, o, teraz mi się przypomniało, że fajnie jest sobie to sprawdzić, czyli na przykład jak ocenimy w pierwsze, mamy dużo projektów i ocenimy je, to fajnie jest każdą kolumnę, zaczynając od tych ocen, posortować według na przykład kolumnę A, sortuj od Z do A i sobie sprawdzamy, czy mniej więcej to są dziesiątki, czy mniej więcej to są ósemki i tak dalej. No i potem kolumnę J. I sprawdzamy sobie, czy to są mniej więcej dziesiątki, czy to są mniej więcej dziewiątki i coś tam sobie poprawiamy od razu. No i potem ostatecznie całość sortowania może być na przykład według sumy topowych. Widziałem też, że Natalia się na chwilę odciszyła. Tak, bo ja bym właśnie tak mnie trochę natknęło, to co mówiła Nisza, no bo ja, tak mi się wydaje, że jakbym, bo ja w ogóle nie zrobiłam tego, bo jestem zbyt jakby tutaj zaangażowana w tę dyskusję, ale jakby u mnie, jakbym miała podzielić swoje, nie wiem, projekty, to bym jakby niektóre są finansowe, a niektóre są w ogóle niefinansowe, to jakby te drugie bardziej inwestycją i to wtedy trzeba jakby w jednej tabelce to zrobić, czy jakby totalnie dwie osobne takie tabelki tych inwestycji i tych, czy to można w jednym? Sugerowałbym jednak w jednej, tak? Tylko tak jak mówiłem Miszy, że na przykład jakby, nie wiem, po prostu niektóre pytania są nieuwzględniane albo jest po prostu prawie, że inny zestaw pytań, czyli na przykład łącznie zadajesz 80 pytań, ale 30 jest takich bardziej zawodowych, a 30 innych jest bardziej rozwojowych, tylko na przykład 10 czy 20 jest wspólnych, nie? I tak naprawdę robimy łącznie trzy sumy tak naprawdę robimy, bo robimy sumę pytań finansowych, sumę pytań rozwojowych i sumę pytań tak zwanych wspólnych, to nazwijmy, nie? Więc można to w ten sposób zrobić, natomiast jakby trzeba pamiętać, że na przykład pytanie, czy mnie to jara, no będzie pytaniem, które może dotyczyć wszystkiego, nie? W sensie, czy mnie to cieszy, nie? Czy sprawia mi to satysfakcję, nie? I obojętne, czy to jest dla pieniędzy, czy nie. To dalej jakby to można ocenić i w tym kontekście uważałbym, żeby tak jakby, no, ostrożnie, nie? W tym znaczeniu, żeby nie pominąć pytania, czy mnie to cieszy w projektach finansowych, nie? No bo to też moim zdaniem ma wpływ na to, czy na przykład nie szybciej czy wolniej zaliczymy wypalenie zawodowe. Wybiła 19:50, więc już tym bardziej powoli przechodzimy do omawiania efektów. Chciałem zapytać, czy jest na sali ktokolwiek, kto zrobił świstakowe ścieżki kariery i chciałby się tym podzielić wrażeniami ze zrobienia. Czy się nie dało, bo było tak ciekawie? Tak, nie dało się, bo było tak ciekawie, ale... Okej, okay, spoko. Dzięki, Ania, za podzielenie się. Jak tam wrażenia innych? Czy komuś się udało zrobić? Wrócę do pytania.
albo jakie macie przemyślenia jeszcze, czy wrażenia zrobienia. Mi udało się częściowo. Częściowo słuchałam. Przełączało się. Dobrze, Misza, brawo. To chociaż jedna osoba zrobiła trochę. No dobra, to jakieś przemyślenia, wrażenia jeszcze, czy już zdążyłaś wszystkie powiedzieć? Nie, na pewno. W sensie przede wszystkim mi się bardzo podoba w ogóle sam koncept, bo ja szczerze mówiąc nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, jakby co dokładnie, nie sprawdzałam tych materiałów wcześniej. I w sumie mnie tak pozytywnie zaskoczyło, że to jest takie narzędzie do dużej ilości, które można użyć do dużej ilości projektów, bo czasami widziałam kiedyś na warsztatach, gdzie był jakiś decision making, ale on był bardziej moim zdaniem nastawiony właśnie na takie kluczowe decyzje życiowe, a tutaj faktycznie mogę wpisać sobie pełno rzeczy, które robię, a robię też bardzo dużo naraz i faktycznie wybrać jakieś, które w różnych, no właśnie, to jest też takie bardzo, bardzo elastyczne, że można wybrać, co jest najważniejsze dla mnie też w danym momencie. Ale to pewnie jest i plus, i minus, bo jednak trzeba wybrać te wartości wcześniej. No tak, jakby w sensie dobrze jest pogrzebać w sobie, nie? W sensie tym te testami galupów, czy podefiniować sobie, co jest, jaki jestem, jaka jestem, nie? Jakby w tym kontekście jest łatwiej, kiedy są takie odpowiedzi. No natomiast jakby bycie cały czas tylko i wyłącznie w tu i teraz, no jest też wyzwaniem, no i w tym kontekście na przykład można modyfikować też tak, żeby na przykład zrobić sumę pytań dotyczących na przykład o przyszłość, nie? W sensie, żeby ocenić, który projekt z kolei jakby dla przyszłości jest ważny, albo który projekt dla finansów jest ważny, nie? To trochę zależy, które kryterium wybierzemy jako to kluczowe i tu się naprawdę turbo dużo rzeczy da zmodyfikować. To w teorii narzędzie nazywa się świstakowe ścieżki kariery i na razie jest pod ścieżki kariery, ale planuję je przerobić tak, że to będzie coś w stylu świstakowe narzędzie do podejmowania decyzji, tylko to jednak jest sprofilowane pod ścieżki kariery, nie? No i da się też tworzyć tutaj jakby rzeczy specjalizacyjne, bo ja na przykład tu z ciekawostek, no to raz byłem na dniach otwartych 31 liceum ogólnokształcącego i stworzyłem beta wersję do jakby wyboru jakby szkoły, do wyboru liceum dla uczniów, nie? Jakby, czyli to jest narzędzie dla uczniów w podstawówce czy w gimnazjum, chociaż gimnazjów już teraz nie ma chyba, albo już końcówka jest. Więc tu się naprawdę dużo rzeczy da zmodyfikować, więc tu się zgadzam z twoją opinią. Natomiast jeżeli chodzi o tą perspektywę czasu, no to można też zrobić sobie ten tekst, który wam wrzuciłem w cyklu Świstaka. To jest, o widzę, że tutaj jakieś prośby o dostęp były. To ja tutaj te prośby o dostęp w międzyczasie ogarnę, więc w cyklu Świstaka jest tam właśnie test perspektyw czasu Zimbardo. On pokazuje jakby, jaką my mamy perspektywę czasu, co jest dla nas, czy jesteśmy bardziej właśnie w teraźniejszości, czy żyjemy bardziej przyszłością i jakby w tym kontekście zerknięcie na to może być też użyteczne, nie? Jakie jeszcze macie komentarze, pytania? Dobrze byłoby, żebyście teraz w sumie w szczególności zadali jakiś dłuższy komentarz, bo ja zacząłem wam udostępniać. To jest ten dobry moment na dłuższy komentarz czy dłuższe pytanie. Misza, jakbym miałbym też na pewno do ciebie prośbę w takim znaczeniu, że fajnie byłoby, żebyś ty też kliknęła zapisz wszystkie linki i potem w jakimś mailingu podsumowującym dzisiejsze wydarzenie też ludziom wrzuciła te linki. Myślę, że część osób sobie pootwierała, ale może część coś pogubi i tak dalej, więc w tym kontekście będzie to pewnie dla ludzi w znacznej mierze użyteczne i porządkujące, jeżeli potem w mailu podziękującym takie coś zrobisz. Więc pytanie, jasne, czy możesz... Zapisane. Wspaniale, podjąć. Nie zdążyłem skończyć pytania, a ty już... Zapraszam. Wspaniale, bardzo dobrze. Nie ma za co przepraszać, ja się cieszę. Dobrze, już prawie wszystkim udostępniłem wszystkie pliki, o które prosiliście dostęp. Jakie macie komentarze, jakie macie pytania? Jeśli ich nie ma za dużo, no to też wiecie,
nie będziemy sztucznie przedłużać. Nie? Zauważyłam też, że masz w tych pytaniach, tych pierwszych na tak, nie, w niektórych masz odpowiedzi w stylu raczej nie, czasem takie jednak nie do końca jednoznaczne. Czy to ma jakieś znaczenie, albo próbowałeś to jakoś uwzględniać, czy raczej to, nawet jeżeli to jest raczej nie, to dalej uznajemy to za nie? No już nie mam aż tego aż tak sprecyzowanego. Chodzi o to, że niektóre właśnie są takie już bardziej miękkie. Natomiast kluczowe jest w pytaniach, czy to jakby są te odpowiedzi, które w mojej ocenie są kolorem zaznaczone, tak? Czyli jakby, czy to może być główny projekt finansowy, to najważniejsza jest odpowiedź tak, a nie, że tak w odległej przyszłości. I dlatego ona jest zaznaczana. Tak samo w pytaniu, czy jestem blisko wypalenia zawodowego, najważniejsza jest odpowiedź tak, a nie gdzieś tam, no akurat nie mam odpowiedzi raczej tak, nie, ale najważniejsza jest odpowiedź tak, nie. Więc jakby tu ważniejsze jest jakby podkreślenie tych rzeczy, które mogą być czynnikiem wzmacniającym lub osłabiającym dany projekt, a wszystko inne może być tak trochę mniej widoczne, nie. I nie trzeba aż tak turbo precyzyjnie w mojej ocenie odpowiadać, no bo najważniejsze jest to, czy to wpływa na kluczowy sposób na decyzję, nie? No i jakby w tym kontekście, no to jakby te rzeczy, które na przykład w pytaniu w kolumnie E, czy to może być główny projekt finansowy, no to tylko te rzeczy, które mają, jedną z tych rzeczy, które mają tutaj odpowiedź tak, muszę wybrać, nie? W sensie, no na czymś muszę przede wszystkim zarabiać, nie? Te dwa następne są takimi bardziej dodatkowymi, nie są turbo niezbędne, dla mnie mają znaczenie. Na trzecie, no to jest jakby pytanie tak naprawdę wykluczające. No i celowo zostawiłem te dwa projekty, żeby sobie właśnie widzieć skalę, nie, w ogóle, nie, bo mógłbym je teoretycznie wyciąć. Mhm. Jakie jeszcze macie wrażenia, przemyślenia, komentarze w naszym małym klubie dyskusyjnym? Ja może podpytam, bo widziałam tam Trello, miałeś gdzieś otwarte, czy tak, tak jak testowałeś różne narzędzia i Trello ci tak najbardziej się spisuje, bo ja właśnie też jestem na etapie testowania różnych takich narzędzi. Mi się sprawdza Trello, Konradowi wiem, że się sprawdza bardziej Asana na przykład, z tego co pamiętam, więc to jest kwestia gustu w mojej ocenie. Mhm. Pewnie jakby UI, nieco bardziej komu odpowiada, nie? Wydaje tak, mi się, że tak. Zdecydowanie interpretacja. Ja miałem z Trello ten problem, że mimo, że starałem się trzymać dyscyplinę we wszystkich taskach, on zawsze generował jakiś po jakimś czasie chaos, więc wszystkie tablice na Trello, które miałem, po jakimś czasie miałem wrażenie, że ich już nie kontroluję. Asana jest, no później przyczyniłem się na Kanban Flow, na Asanę i tam jest mniej naraz funkcji, przez co porządek jest dużo większy. Hmm? Dla mnie z kolei jest tak, że Trello jakby łatwiej łapią ludzie nie z IT po prostu, bo ono jest dla mnie jednak UX-owo prostsze i przejrzyszcze niż Asana, więc tak jak mówię, to jest kwestia gustu i tutaj nie wygramy, dlatego że przyjdzie człowiek, który powie, nieprawda, u mnie ludzie z nie IT używają Asany i dla nich Asana jest łatwiejsza. Więc jakby... Jira. Ktoś powie, że Jira używa. Ja tylko tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć to, że trzeba to dopasować do siebie i próbować po prostu i zmieniać najlepiej, bo ja na przykład miałam coś takiego, że próbowałam na początku jakiegoś tam też darmowego narzędzia i jakoś mi nie spasowało, to później w ogóle tych tasków nie realizowałam, dopóki nie znalazłam znowu Trello, które mi spasowało, nie? Więc... Jeśli chodzi o główne taski, to tak naprawdę jeżeli chodzi o mnie, no to ja używam przede wszystkim e-maila. Mam regułę inbox zero, jest to wyjaśnione w tym filmiku, który wrzuciłem jakiś czas temu o zarządzaniu sobą w czasie i jakby moje zadania lądują u mnie na mailu i ja daję im odpowiednie etykiety, mam na Gmailu skrzynkę priorytety, dzięki temu mam nieprzeczytane na górze, potem mam etykietę kluczowe czy tam finansowe, potem mam etykietę fajnie by było, a reszta rzeczy ląduje gdzieś głębiej w magazynach. Natomiast jeśli chodzi o zespoły, no to używam najczęściej połączenia Trello, Trello plus Slack, Trello plus Discord do takich bieżących komunikacji i turbo unikam, ale nie jest tak, że w ogóle nie używam Messengera jakby do bieżącej komunikacji. Nigdzie się nie komunikuję na WhatsAppie, z wyjątkiem jednego projektu, gdzie
jestem na WhatsAppie, ale tak naprawdę go nie czytam, więc no, więc w zasadzie, więc generalnie tak naprawdę no to są te narzędzia, które mi się najbardziej sprawdzają, czyli Gmail, Google Kalendarz, Dysk Google, do tego Trello, do tego Slack, do tego Discord. Jeśli chodzi o komunikację bieżącą, no to często jeszcze dochodzi Google Meet jakby jako przestrzeń do spotkań, czasem Messenger do wideo spotkań. Messenger też już ma tyle lepszą funkcję, że jeżeli jesteśmy na wersji stacjonarnej, to już też ma udostępnianie ekranu, czego kiedyś nie było i to było główną wadą Messenger. Więc tak to wygląda. Jakie macie jeszcze podpowiedzi dla siebie nawzajem, komentarze lub pytania? Pytanie trochę może życiowe, nie wiem, czy będzie nadużyciem. Słyszymy się? Śmiało, słyszymy się. Nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, ale dajesz. Dobra, kolumna H. Lepiej zamrozić, czy jestem blisko wypalenia zawodowego? Ja tak mnie w ogóle zastanowiło to pytanie. Jakieś masz narzędzie do oceny siebie jakby tutaj w tym kontekście? Czy masz jakieś konkretne pytania, czy jak to czujesz? Właśnie skąd to pytanie tutaj? No, chodzi o to, że w dzisiejszych czasach w szczególności jest trochę tak, że coraz więcej ludzi choruje na depresję, choruje na wypalenie zawodowe i jakby po prostu no, wypala się, nie? Generalnie. Nie mam tutaj jakby konkretnych jakby pytań. Jakby jest tak, że Ola Błaszczyk to jest osoba, która specjalizuje się z mojej perspektywy, ale nie ta Ola, która specjalizuje się w LinkedInie, Myślałam, że tutaj Ania, chyba tobie chodzi o to, w jaki sposób wiedzieć, że jest się blisko wypalenia zawodowego. Tak, jak rozpoznać te symptomy. Okej. No to wydaje mi się, że no to trzeba rozpoznać trochę jakby. Wydaje mi się, że można wpisać na przykład zrobić research 10 czy 1 symptomy wypalenia zawodowego, zrobić research 10 czy 1 symptomy depresji. No i jakby to są te sygnały, tak? Czyli że nie chce się wstawać, nie chce się iść do pracy, denerwuje nas prawie wszystko, łatwo wybuchamy, albo generalnie nic nam się nie chce, więc jakby to są takie generalnie sygnały. Generalnie jakby. Nie, ale pewnie chodzi o to, że jak dużo wcześniej to przewidzieć, tak? Czyli powiedzmy, że ja nie chcę tego przewidzieć, nie wiem, tydzień przed, tylko rok przed na przykład. Że się... Tak, nawet patrzę w kontekście tego właśnie, że ty wpisałeś przy konkretnym projekcie, tak? U siebie, tak? I tak. Jakby to wynikało właśnie z tego, że tego nie czujesz, czy to już robiłeś i nie jest to z tobą spójne w jakiś sposób, czy... Mogę omówić te 2 projekty, w których ja sobie wpisałem, tak. Jeden to jest pisanie raportów samemu lub z kimś i tu są linki do 3 raportów, które stworzyłem. Ja jestem w stanie to robić. Na dodatek generalnie za tego typu raporty często wpada jakby niezła suma w wysokości kilkunastu tysięcy złotych za taki raport. Natomiast ilość prokrastynacji, którą ja wtedy robiłem przy tych raportach, ilość jakby hakowania się, żeby zmusić się do tego, do ich pisania, była kosmiczna. Ja generalnie mi to, co mi zadziało, co nasz wspólny znajomy z Konradem, Michał Stolarczyk, było tak, że kilka razy przy pisaniu tego typu raportów ja się umawiałem z moim przyjacielem Michałem, on robił swoje rzeczy, na które nie miał ochoty, ja robiłem swoje rzeczy, na które nie mam ochoty, co średnio, co godzinę, co pół godziny sobie zadawaliśmy pytanie, robisz to, co masz robić? Co chwilę była odpowiedź, że nie. No i jakby co chwilę musieliśmy tak do tego wracać i jakby to cisnąć. I to była droga przez mękę, żeby te raporty napisać. Ja jestem z nich turbo dumny, fajne były z nich pieniądze, ale no zrobiłem 3. Teraz jest na tyle dobra sytuacja finansowa u mnie, że stać mnie na to, żeby odmawiać ludziom. Więc ja już tego nie robię generalnie, nie? Bo jak będę miał problem finansowy, no to może na coś się zgodzę, jak akurat coś będzie pod ręką. Ale dopóki nie mam problemów finansowych, to nie, ponieważ kosztowało mnie to bardzo dużo ilość czasu i sam nie byłem w stanie tego zrobić. Takim znaczeniem, że potrzebowałem sojusznika, żeby razem z tą osobą siąść i żeby ona mi patrzyła prawie że na ręce, czy ja to robię.
Wtedy się do tego zmusiłem. I to był dla mnie taki jakby ewidentny sygnał. W zasadzie cztery razy takie pisałem raporty. Trzy z nich tutaj są uwzględnione i tylko raz było tak, że czułem większą frajdę przy tej fabryce pełnej życia. Tu faktycznie jakby czułem taką większą frajdę przy robieniu tego. Ale też nie we wszystkich aspektach. Też były takie momenty, że musiałem się zmuszać. Natomiast w klubie networkingowym Team, to z mojej perspektywy ja prowadziłem przez 6 lat swój własny klub networkingowy, gdzie przychodziło 20 przedsiębiorców, notabene Konrad był członkiem klubu Team, więc jakby sam Team był moim zdaniem super, umożliwił mi poznanie dużej ilości osób, umożliwił mi współpracę z dużą ilością osób, umożliwił mi testowanie szkoleń dla przedsiębiorców, więc jakby generalnie Team był ekstra na tamtym etapie. Natomiast popełniłem ileś błędów i z mojej perspektywy główny błąd polegał na tym, że nie umiałem oddać odpowiedzialności i stworzyłem w pewien sposób toksyczną kulturę organizacyjną pod koniec. Toksyczną w takim znaczeniu, że członkowie, starzy członkowie zaczynali mówić nowym potencjalnym członkom, wiesz co, nie dołączaj tutaj, bo nie jestem pewien, czy warto. I to była moja odpowiedzialność, że ja stworzyłem taką kulturę organizacyjną. Dopiero pod koniec się skapnąłem, że taki błąd popełniłem, nie? Jakby szereg błędów, nie? No i plus dodatkowo tam było więcej rzeczy, które mi nie pasowało, ale to było moje główne dziecko biznesowe do 2018 mniej więcej roku. No i bardzo trudno mi było się z nim rozstać, tak? Jakby. Natomiast miałem tutaj też taki model działania, że dopóki było źle, to byłem dość aktywny, naprawiałem jakby kryzys, zaczynało być dobrze, ja już nie miałem siły tego kontynuować i odpuszczałem, więc znowu przychodził następny kryzys, ja znowu jakby się spinałem, znowu zażegnywałem kryzys i znowu zaczynało być dobrze, więc ja chciałem odpocząć. No i jakby w ten sposób nie dało się tego dobrze zrobić, tak? Więc jakby przyznałem się do porażki sam przed sobą i jakby uwolniłem się i przyznam, że to była jedna z lepszych decyzji, bo wtedy tak naprawdę po zamknięciu Teamu niestety dopiero wtedy zacząłem zarabiać dużo lepsze pieniądze tak naprawdę. Okej, okay. A rozpoczęłeś tam wrzucanie jakiegoś linku, dobrze zobaczyłam, Błaszczak, Anna, nie wiem. Wiesz co, aha, nie skończyłem? Nie skończyłem, tak. Błaszczyk, Aleksandra Błaszczyk, ona jakby... To jest moja znajoma, z którą współpracowaliśmy i zresztą z Konradem Ogariem też współpracowaliśmy w ramach prawdziwej tarczy antykryzysowej, gdzie paru firmom pomogliśmy jakby stanąć na nogi tym, które odniosły jakby kryzys w związku z pandemią. No i z Olą między innymi tam pracowaliśmy właśnie w prawdziwej tarczy antykryzysowej. Tam ją poznałem, w mojej ocenie z rzetelną osobą podchodzącą jakby do tematu wypalenia jakby zawodowego, nie? No zresztą właśnie widać, że tu ją polecam 5 marca 2021. Wrzucicie też ten link tutaj? Jest już wrzucony do czatu, a potem Misza prześle wszystkim tym osobom na maila rejestracyjnego tego linka również. Dobra, dziękuję Ci za odpowiedź. Bardzo proszę. Jak jeszcze macie pytania? O, widzę, że Natalia się włączyła. Tak, bo jak już zaczęłaś mówić o tych przedsiębiorcach, to mnie tak właśnie się zapaliła lampka. Czy właśnie jesteś w stanie polecić jakąś przestrzeń dla osoby, która chce się rozwinąć, jakby stworzyć właśnie swoją markę i powiedzmy właśnie, żeby, nie wiem, jakaś przestrzeń, która daje właśnie krok po kroku jakieś informacje, w jakiej kolejności robić rzeczy, żeby właśnie być taką, stworzyć markę, później być przedsiębiorcą i zacząć różne jakby te projekty pchać, żeby to się zaczęło jakoś powoli pchać do przodu. To cyk świstaka generalnie, a oprócz tego generalnie jakby różne projekty mentoringowe, ta lista tych 40 projektów. Tak naprawdę w ramach tego pytania w mojej ocenie można się też trochę zgłaszać do tech leaders, tylko zaznaczyć trochę innego rodzaju mentora, tak? Mentora biznes devowego albo marketingowego, a nie mentora stricte typu IT, nie? Więc jakby są różne programy rozwojowe, gdzie można się zgłaszać. Jest też płatny mentoring, warto wiedzieć o istnieniu IPów, gdzie jakby za 350 zł w miesiącu można mieć możliwość wystawiania i przyjmowania faktur.
i tak dalej. No jest tutaj trochę takich jakby różnych informacji. Wrzuciłem też link do filmu o cyklu Świstaka. Generalnie cykl Świstaka w największym skrócie, w sumie jest też na mojej stronie internetowej, taka grafika, która to pokazuje. No tylko teraz przy Zoomie, no to internet trochę boli. Żeby w ogóle się, nie wiem, załapać na taki program mentoringowy, to trzeba mieć już, nie wiem, pomysł na siebie, taki plan działania? Nie. Zależy gdzie, no bo na przykład realizujemy w Kraków Miastem Startupie, to jest trochę inny rodzaj akceleracji, jest KIDS, KIDS KMS, to jest fundacja, którą założyłem w 2015, teraz głównym liderem jest tam Michał Adamczyk. Tu mamy taki program akceleracyjny KIDS, który realizujemy od kilku lat we współpracy z naszym głównym partnerem, bankiem UBS, i jakby no tu jest konkret generalnie, no bo jak ktoś zaczyna ten program, to na start oprócz tego, że dostaje mentoring od nas, no to dostaje też możliwość wydania 8000 zł. Generalnie może nie na wszystko totalnie, ale na wiele rzeczy, więc jakby to też jest jakby taki konkret, nie? Bezpłatne, tak? Ten KIDS? No tak, to my dajemy 8000 zł, tak. Albo jest akcelerator startupów odpowiedzialnych społecznie, tu chyba z kolei są 2000 zł też na start, nie? No i raz w roku jest prowadzona jakby rejestracja do nich. Te dwie rzeczy są też na stronie, no w tym pliku rozwój też są uwzględnione jakby, nie? No, więc jakby no jest mnóstwo takich różnego rodzaju inicjatyw. Duża część z nich jest wymieniona w tym pliku rozwój, nie? Okay, ale to jest pewnie jakaś liczba miejsc ograniczona, nie? W sensie, no że... tak, to nie jest dla... Tak, mamy tam bardziej do zwykle jest około 8 uczestników. Pytanie, jak się przebić? Może tak, bo ja właśnie próbowałam startować w różnych takich inicjatywach i wiem, mam wrażenie, że jest ciężko się przebić. No trzeba się zastanowić dobrze, jakby jak się sprzedać, więc tu generalnie wchodzimy trochę na markę osobistą i tak dalej, ale też w dużej mierze wchodzimy na to, żeby dobrze przygotować na przykład pitch decka, czyli takie jakby krótkie swoje wystąpienie, więc tu jest jakby link do szablonowego pitch decka, jak powinien być dobrze pitch deck napisany, co powinno być uwzględnione. Można też się zgłosić na jedną bezpłatną konsultację u mnie i jakby ja mogę coś sprawdzić. Pomyślimy. Dobrze, jakie macie jeszcze pytania, komentarze? Myślę, że tak kwadrans pewnie powoli będziemy kończyć. Czy komuś się udało w międzyczasie zrobić może świstakowe ścieżki kariery? Nie słyszę. Pytania, komentarze. No to ja mam tylko może takie techniczne pytanie. Ja bym sobie chciała, żeby te wszystkie linki, które wrzuciłeś na czata, mi nie zniknęły, jak się rozłączymy. To klikasz trzy kropeczki, tam jak masz ten czat i tam pojawia się na samej górze niepogrubiony zapisz czat. No to zrobiłam to i to znaczy, że już jest wszystko zapisane, tak? Tak, nie są to hiperłącza, bo to zapisuje się w pliku tekstowym, no ale taki plik tekstowy można otworzyć, wysłać samemu do siebie maila i wtedy się zmieni to w hiperłącza. Tam się też pojawia taki przycisk po zapisaniu, pokaż w folderze, to wtedy można znaleźć sobie łatwo w systemie na dysku. Dobra. No to prosiłbym chyba powoli w takim wypadku o jakąś informację zwrotną, jak wam się słuchało, dyskutowało, bo powoli pewnie będziemy zmierzać ku końcowi, więc można troszkę żygnąć czernią oraz tęczą, jak było super, albo jak... To ja w takim razie pierwsza, ja tutaj powiem, że masz nie tylko mnie jako słuchaczkę, ale jeszcze trójkę dodatkowych słuchaczy i wszystkim nam się bardzo podobało i wszyscy bardzo skorzystaliśmy i będziemy na pewno robili tabelkę, ale może w troszkę bardziej sprzyjających okolicznościach. Rozumiem pewnie, cieszę się, że się podobało całej rodzince. Mój mały Szymuś też pozdrawia. Dziękuję bardzo.
Jak wrażenia, przemyślenia? Pokaż go do kamery. A to jest w innych odrębach. Gdzieś tam jest, jakby, więc nie wiem, czy nie zasypia, nie wiem, co się teraz dzieje. Jestem na słuchawkach, więc słabo dzieje. Słyszę, co się dzieje w domu. No ja chciałam ci podziękować. Dla mnie było dużo mięsa. Trochę rzeczy już wiedziałam, ale jako, że mi dorzuciłeś mi jeszcze więcej różnych narzędzi, więc na pewno będę miała dużo czasu do przeglądania i analizowania. Mam nadzieję, że w końcu się coś ruszy, a nie, że będę tak tylko wszystko magazynować. To może być związane z talentem zbieranie, który ma swoje mroczne strony. Ale dzięki wielkie. Spoko. Jak coś, to wiesz też, gdzie mnie znaleźć. Mhm. Czy jest z nami jeszcze ktoś żywy? Tak, tak. Bartku, tak fajnie to nazwałeś, tęcza lub nie wiem, coś tam jeszcze, ale tu będzie tęcza. Ja też chciałam ci podziękować, pomimo że mój bardzo niestabilny internet nie pozwolił mi na to, żeby w pełni skorzystać z dzisiejszego spotkania, więc czeka mnie czas na odtworzenie tego wszystkiego i mam nadzieję, że wtedy uda mi się skorzystać. Niemniej jednak bardzo dziękuję. Myślę, że wartość dodana to, że ludzie się komunikują, rozmawiają ze sobą tutaj chociażby na grupie, ale też to, że tak jak powiedziałeś, chcesz się dzielić swoją wiedzą. Ja z perspektywy wieku, bo nie wiem, czy nie jestem tutaj najstarsza. I także no, bardzo miło słyszeć i w ogóle oglądać takich ludzi młodych, którzy chcą zrobić coś dla innych. Także wielkie uznanie. Rób tak dalej. I myślę, że inni z tego skorzystają, a ja ze swojej strony powiem, że już mam w głowie mojego syna, studenta pierwszego roku, któremu na pewno przekażę to, co dzisiaj zaprezentowałeś. Dzięki wielkie. Cieszę się, niech dobro leci dalej. Student pierwszego roku SGH-u, także myślę, że będzie korzystał. Super, śmiało jak najbardziej. Ja jestem z rocznika 8-5, więc może faktycznie jest tak, że wiekowo nie nadgonię. Natomiast generalnie tak, możecie się dzielić tymi materiałami dalej śmiało. Miło będzie, jeżeli po prostu wspomnicie, kto jest autorem. Wracam do rundki podsumowująco feedbackowej. Co można poprawić? Było w dzisiejszym spotkaniu. Czy może jeszcze coś poprawimy od razu? A co było, co wam się podobało? Prosiłbym każdego słuchacza o krótką przynajmniej wypowiedź w tym zakresie. To ja zacznę, jeśli mogę. Śmiało, śmiało, Konradzie. Warto by było się spotkać, że tak powiem, zrobić jakąś wideokonferencję, gdzie słuchaczami będzie cały mój zespół, bo to jest ciekawe. Więc można było kiedyś się umówić. Da się zobaczyć. Mamy pół roku, bo są na półrocznych praktykach, więc warto było im zrobić taki mentoring na początku ich kariery. Natomiast druga rzecz, to co mi się podobało, no to że jest jakieś narzędzie. Że jest jakieś narzędzie i co? No i że będzie można to wszystko wykorzystać, dopasować i na kolorkach zweryfikować, co człowiek może robić. Chociaż mam wrażenie, że to narzędzie bardziej mi jest potrzebne, bo ja wieloma projektami się... No i mam wrażenie, że po lekkiej modyfikacji pokażę to studentom, więc na pewno też sobie wykonam pod siebie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jestem ciekaw wyników. Śmiało, możesz pisać też do mnie po prostu w sprawie ustalenia terminu, dogadamy się. Dzięki, Konradzie. Czy ktoś jeszcze jest obecny, kto chciałby ze dwa słowa powiedzieć? Ania mówiła. Mityczna Martyna, czy jest z nami? Czy chce się wypowiedzieć? No to chyba jeszcze Misza, tylko ty zostałaś. Mi się bardzo podobało też. Na pewno bardzo mnie ciekawi to, jak bardzo dynamicznie się też mogą te wartości zmieniać właśnie w trakcie gdzieś wypełniania. Mocno widzę przetasowanie w zależności właśnie od tych pytań. I to jest myślę bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie w zależności co uznamy za tą największą wartość w danym momencie,
to może to narzędzie to odzwierciedlić i nam podpowiedzieć, w jakim kierunku iść. Więc myślę, że jak najbardziej bardzo, bardzo wartościowe warsztaty i dziękuję Ci bardzo za poprowadzenie tych warsztatów, za poświęcenie czasu i za to pozytywne nastawienie, szerzenie miłości i pozytywny właśnie wpływu na świat. Więc w takim razie myślę, że możemy powoli kończyć. Jeżeli nie ma więcej pytań, to jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję bardzo za wzięcie udziału. Jeszcze raz Tobie, Bartku, za poprowadzenie. I jak najbardziej linki na dniach postaram się do Was dostarczyć. I w razie czego też na Tech Leaders, prawdopodobnie właśnie na stronie, na Facebooku Tech Leaders będzie dostępne. Śmiało, jeżeli ktoś czuje, że było spoko, to możecie, wiecie, szerzyć dobro dalej, jeżeli nie musicie mi spłacać tego dobra, możecie pomóc komuś obcej, nie wiem, osobie, nie wiem, z Ukrainy, skądkolwiek, po prostu szerzcie dobro dalej, niech to leci dalej i w ten sposób świat będzie szedł do przodu. Z mojej strony też dzięki i pamiętajcie, jeżeli nie znacie Tech Leaders, to możecie gdzieś tam też napisać ciepłe słowo na Facebooku czy na LinkedInie, że byliście na webinarze Tech Leadersowym i było spoko. Albo jeżeli nie chcecie o samym programie, no to za tym stoi Fundacja Women in Technology, więc możecie tutaj napisać dwa ciepłe słowa gdzieś tam w sieci, że było fajnie. Jak najbardziej też zapraszam do przyszłej edycji Tech Leaders i do też naszych warsztatów i wydarzeń. Także zapraszamy. Dzięki. No i chyba to wygląda na to, że to by było chyba na tyle. Więc dzięki wielkie. Dzięki do następnego. Do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć.